Radio Widzew w rytmie serca Łodzi. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Widzew. Ja jako były widzewiak zachęcam was wszystkich do słuchania tego radia. Pozdrawiam ze słonecznej Brandenburgii w Niemczech. Artur Wichniarek. Rozgrzewka. Kanał Radio Widzew możesz wspierać także bezpośrednio w serwisie YouTube. Kliknij przycisk wesprzyj, aby poznać szczegóły. Dzień dobry, bo w sumie jeszcze jest jasno na dworze, także dzień dobry, Marcin Guzewicz z tej strony, zaczynamy magazyn Rozgrzewka. Przed spotkaniem 26. kolejki PKO BP Ekstra Klasy widzę w Łódź Korona Kielce. Miałem być tu dzisiaj sam, ale okazuje się, że jednak będę miał kompana. Jest ze mną Maciek Wojciechowski. Cześć Maciek. Dzień dobry, wesołych świąt dla wszystkich, no chociaż właśnie. Już końcówka. Tak, chociaż już końcówka, za chwilę to już zapomnimy o tym, że jakiekolwiek święta były, z mojej strony oczywiście też wesołych świąt. Mieliśmy okazję się słyszeć w piątek w zapowiedzi meczu, który już za pół godziny się rozpocznie w sercu Łodzi, także ja wtedy wam życzyłem oczywiście wszystkiego, wszystkiego dobrego, a teraz mogę pożyczyć jeszcze raz. Maciek, jak tam? Najedzony i gotowy na mecz, mazurki, makowce i to wszystko już spałaszowane? Przejedzony, można powiedzieć, więc czekam na to danie główne teraz, ale na szczęście już nie konsumpcyjne. Czy będę konsumował spotkanie z Koroną, ale z pustym już, znaczy pełnym żołądkiem, ale już nie będę go bardziej jeszcze opychał, więc jak to wiadomo, święta sobie człowiek pozwala. A fajnie by było, żeby te święta miały takie przyjemne zwieńczenie, bo głupio by było tak świętować dwa dni i żeby tego na tym finiszu świąt jeszcze jakieś humory nam się tutaj popsuły. No Korona pewnie myśli sobie tak samo, kibice Korony, więc tutaj no, nikt nie może być tak, że obie strony będą zadowolone. Jak będzie remis, to obie będą niezadowolone. No i też byłby spory niedosyt, już nawet abstrahując od świąt, no bo nie wiem, czy się zgodzisz, ale chyba te wyniki w tej kolejce się świetnie dla Widzewa układają, bo praktycznie wszyscy, co są pod nami, punkty potracili, czy niektórzy nawet podwójnie, bo na przykład Radomiak spuszczą remis, to też uważam dobry wynik dla Widzewa, więc grzechem byłoby tego nie wykorzystać, nie pokonać dzisiaj Korony, nie przerwać tej serii 7 meczów bez zwycięstwa gospodarzy w starciach między tymi zespołami, nie przerwać tej małej serii 2 ostatnich porażek u siebie, więc jest kilka takich wątków, które warto zrobić, a w ostatnim czasie trener Myśliwiec chyba stał się specjalistą od przerywania właśnie takich serii, a to wygraliśmy na Lechu, a to po 24 latach z Legią Warszawa, może wygraliśmy też z Górnikiem po raz pierwszy od 13 lat, to może przerwiemy pasę z Koroną, dwie pasy z Koroną, a w dodatku jeszcze zachowamy dobre humory do końca świąt. No i bardzo bym chciał, żebyśmy właśnie dzisiaj pokonali tą Koronę Kielce. To pasmo braku zwycięstw już troszeczkę też mnie kuje oraz boli, no ale jest bardzo dobra ku temu okazja. Mówiłeś o tym, że wyniki się pod nas układają i nawet ten remis, który dzisiaj był, Radomiaka z Puszczą, gdzie bramka w ogóle taka też kuriozalna wpadła, nie wiem, czy miałeś okazję już to widzieć, czy nie? Tak. Kuszczak ze Stadionu Śląskiego się przypomniał. Tak, dokładnie. A najlepsze jest to, bo okazuje się, że jakiś gość, użytkownik Twittera napisał pod profilem Ekstraklasy taki wpis po prostu, że jeżeli jakikolwiek... 7 lutego to było. Jeżeli jakikolwiek bramkarz strzeli gola w tej rundzie, to on na stadion drużyny, która strzeliła gola, pójdzie na piechotę. Gościu mieszka w Stalowej Woli, się okazuje. I już powiedział, że sprawdza, znaczy napisał, że już sprawdzał na Google Maps. No Radomia, to nie tak daleko no, chyba, nie? 25-godzinny spacer mu się szykuje, powiedział, i musi sobie tak wycyrklować, żeby na mecz jakiś wejść, no bo tak już głupio na pusto przychodzić do tego Radomia, nie? Także, no... Taka tam ciekawostka. Ciekawe, czy jakąś relację z tego zrobią. Pewnie Kanal Plus podchwyci, prawda? Będzie relacjonował marsz człowieka ze Stalowej Woli do Radomia. Ja byłem jeszcze u teściów, jak ta bramka wpadła i akurat teść mój wyszedł do kuchni. Ja mówię, tata, chodź zobaczysz, bramkarz bramkę strzelił. A ten oczywiście, ta dobra, 1 kwietnia dzisiaj przecież jest. No. Mówię, no serio, bramkarz strzelił, Kuszczaka zrobił ten zych, nie? Jak Kuszczaka? No ten wykopnął, a ten źle obliczył i go przelobowało. Nie wierzę. No zobacz, dopiero... A Trump tak chciał, że już powtórek nie zdążył zobaczyć i dopiero na koniec meczu, jak były pokazywane bramki, to dopiero zobaczył. Mówi, ty faktycznie bramkarz to strzelił. No, ale co myślał, że został wkręcony, to myślał, że został wkręcony. Tak, mnie dzisiaj córa jedynie wkręciła, prawda, chwilę przed audycją, bo mi wyjęła odbiornik USB z laptopa i myszka mi nie działała, prawda, także no, żarty się i mają dzisiaj ludzi. No ale miejmy nadzieję, że Widzew nie będzie żartował w dzisiejszym meczu, że jednak pokona tą Koronę Kielce, wygra spotkanie, przedłuży pasę bez porażki, przedłuży pasę dobrych spotkań u siebie w Łodzi, bo to też ostatnio wygląda naprawdę fajnie i oby wyglądało tak dalej.
Ostatnie przynajmniej wygrane z Legią, także to też musimy o tym pamiętać. Maciek, czy ty się przychylasz do zdania takiego, że dzisiejszy mecz, jeżeli wygramy go z Koroną, to będzie to utrzymanie Widzewa w Ekstraklasie? Wiesz co, to piłka mnie nauczyła, żeby nigdy nie przesądzać, dopóki jest, że tak powiem, matematyczna jeszcze jakakolwiek możliwość, to bym wolał jednak nie ryzykować, ale no na pewno dałoby nam to olbrzymi komfort. Ja tak sobie patrzę, 8 punktów było przed tą kolejką, tak zerkam, jak teraz nad Koroną byłoby 11. No wydaje się, że... 11 i mecz bezpośredni lepszy. Tak, przy zwycięstwie lepszy, bo w pierwszym meczu był remis, więc 12 tak naprawdę musiałaby Korona do nas odrobić, więc no, to ciężko uwierzyć w to, że mogłoby się coś złego stać, więc tak w praktyce można by powiedzieć, że raczej już komfort, spokój i to fajnie, bo będzie można sobie bez większego ciśnienia skupić się na tym po prostu każdym kolejnym meczu, każdym tygodniu z pozostałych, żeby jak najlepszy wynik wykręcić bez jakiegoś wielkiego bycia pod ścianą. No więc tak, no, to dużo by dało, w sensie komfortu, natomiast no, matematycznie oczywiście to jeszcze jest niewykonalne, ale rzeczywiście dałoby to dużo zabezpieczenie, no bo też pamiętajmy, że przecież te drużyny z dołu będą mierzyły się też ze sobą, więc to też no, trudno mi sobie wyobrazić, żeby 11 czy tak w cudzysłowie 12-punktową przewagę można byłoby roztrwonić w ciągu 8 kolejek, więc no, myślę, że tak. No, no i jest też szansa wskoczyć na 8 miejsce. Zagłębie jutro jedzie w meczu kończącym kolejkę do Grodziska na Wartę. Też wcale nie jest powiedziane, że tam wygra, więc jest duża szansa się na tym 9 miejscu utrzymać. Fajnie byłoby pojechać, nie, przepraszam, drugi mecz z rzędu z Piastem, Gliwice, gramy u siebie za tydzień, ale fajnie byłoby do tej kolejki podejść i przez całe te najbliższe dni być w górnej połówce, bo to fajnie wygląda prestiżowo. No to na pewno, wiadomo, i od razu można też patrzeć w górę tabeli, bo mimo wszystko ta nasza liga jest bardzo płaska, no i to też pokazuje to, jak w kalejdoskopie się potrafi zmieniać, tak szczerze mówiąc, no, postrzeganie kibiców, postrzeganie dziennikarzy naszej drużyny. Pamiętamy, co się działo na początku rundy, w momencie, kiedy mieliśmy cały czas szpital, nie wszyscy piłkarze jeszcze byli zdrowi, porażka z Jagiellonią Białystok po słabym spotkaniu, no, wlała troszeczkę takiej goryczy w drużynę. No ale potem to się zaczęło odpowiednio odkręcać, niektórzy zaczęli wracać i zaczyna to w końcu wyglądać dobrze, chociaż dzisiejszy raport medyczny podczas wystawiania składów no trochę mógł zaniepokoić. W środku tygodnia słyszeliśmy o potencjalnej kontuzji u Mato Milosza, klub gdzieś tam mówił, że kontuzji nie ma, ale że tylko zszedł z treningów dlatego, no bo żeby nie przeciążać nogi, żeby zrobić badania, zobaczyć co się okazuje, a dzisiaj informacja o tym, że jednak badania nie wykazały kontuzji, ale ból nie ustępuje, więc Mato nie ma go nawet w 18 meczowej, a co ciekawe, kontuzji doznał... Nawet w 20 go nie ma. No, w 20 go nie ma, natomiast kontuzji, co ciekawe, dostał Paweł Zieliński, więc dzisiaj mamy tylko i wyłącznie jednego prawego obrońcę. Jest nim Lirim Castrati, także no gdzieś no, ta prawa strona obrony w Widzewie, to nie wiem, jakiś fatum tam jest, nie wiem, zakopany jakiś szczur pod murawą albo coś, bo no niedobrze tam się dzieje i miejmy nadzieję, że za chwilę to się pozmienia. No teraz dużo pracy przed dyrektorem sportowym, że może jednak w końcu jakiegoś rozsądnego prawego obrońcę złapał. Przypomnę, ma to Milosz koniec kontraktu, Lirim Castrati do siebie nie przekonuje, no a Paweł Zieliński, no młodszy już nie będzie, a też wydaje mi się, że jednak kwestia Ekstraklasy to chyba trochę za wysokie progi, biorąc pod uwagę to, że my chcemy jednak ten klub rozwijać. No dobra, a jeżeli tak już rozmawiamy o składach, no to oczywiście zostały one już opublikowane przez obu trenerów i teraz tak, na grafice na YouTubie widzicie w tym momencie skład desygnowany przez Kamila Kuzerę, w bramce Dziekoński, czwórka w linii obrony to będzie Zator, środek Kwiecień, Trojak oraz Pięczek po lewej stronie. No Pięczek znany oczywiście z występów w Widzewie Łódź, najpierw Akademia, potem już pierwsza drużyna. No i Kwiecień, który był swego czasu nawet rozpatrywany w gronie wzmocnień Widzewa, to była chyba czasy drugiej ligi. Ostatecznie do nas nie trafił, teraz jest w Koronie Kielcach, chyba wtedy w Resowi grał, z tego co pamiętam. Dwójka defensywnych pomocników Remakl oraz Hofmeister, na prawej stronie Podgórski, na lewej stronie Błanik, tego to też bardzo dobrze znamy z naszej przygody reaktywacyjnej, jak nie Sandecja, Nowy Sącz, to Korona Kielce, no i dwójka ofensywnych zawodników, Dalmau oraz Sikawka, na tego Sikawkę myślę trzeba mocno uważać i tutaj na pewno jakiś plaster do niego będzie przyczepiony. Zaskoczony składem, czy raczej się spodziewałeś, że to będzie tak wyglądać w Koronie?
Nie, no raczej nie, nie zaskoczony tam jedna. Tak naprawdę bawiąc się w przewidywaną jedenastkę, to tylko jeden błąd popełniłem, co jak na zespół rywala jest, myślę, niezłym wynikiem. Dużo kontuzji, więc było też dużo takich, powiedziałbym, wskazań czy sygnałów, kto nie zagra, więc grono się zawężało. Spodziewałem się, że trener cofnie znowu Hofmeistera na stopera. Zresztą nie, on się tam nie sprawdza za dobrze, ale parę razy grał na tej pozycji z braku laku, z braku rywalizacji, z braku ludzi. Tym razem jednak Kwietnia tam wystawia trener. No myślę, że no, trzeba wykorzystać ten brak. Przede wszystkim Nono, który wypada w ostatniej chwili w czwartek na treningu, zrywa więzadła krzyżowe, więc kilka miesięcy go zabraknie. To bardzo ważna postać dla Korony. Nie ma łącznie w sumie 7 piłkarzy, bo ten Malarczyk 8 był takim pod znakiem zapytania. No widać, że na ławce jest, ale no, to też jest zawodnik, który widocznie się nie czuje najlepiej jeszcze zdrowotnie, dlatego gra Kwiecień. Tak jak mówisz, no, na Błonika trzeba uważać, bo on potrafi, widzę, w obie bramkę strzelić. Duet napastników Dalmausz i Kawka. No to są niby słabi napastnicy, tak patrząc przez pryzmat całej ekstraklasy, ale no nigdy nie wiadomo, kiedy coś odpali, więc trzeba na pewno ich pilnować. No i najlepszym strzelcem zespołu jest Martin Remak. To jest ciekawy zawodnik w środku pola, bo to przecież nie jest pozycja ofensywna, a tych bramek dużo zdobywa, 6 bodajże w tym sezonie, czy 5, już nie pamiętam dokładnie w lidze, więc to wynik całkiem przyzwoity jak na 8. Natomiast no, Korona jest na tej pozycji nieprzypadkowo, mało meczów wygrywa, bardzo dużo remisuje. Ostatnio zresztą tak ma taką serię remis, porażka, remis, porażka, remis. No i wychodziłoby, że teraz znowu porażka, więc na pewno nie musimy się bać, trzeba podejść z pokorą do tego i z pełnym takim, powiedziałbym, szacunkiem do rywala, ale też nie ma się co tutaj obrażać na to, że Widzew jest faworytem tego meczu, ma więcej punktów, gra o inne cele, o spokojne zakotwiczenie w środku i o to, żeby jak najwyższą pozycję zająć, bo to raz, że ranking historyczny podnosi, dwa, że każde miejsce to dodatkowe pieniądze, a Korona myśli o tym, żeby się utrzymać, gra bez 7 zawodników, z czego tam 3-4 śmiało można nazwać ich podstawowymi, dodatkowo jeszcze trener Kuzera dzisiaj usiądzie na trybunach, bo będzie pauzował za czerwoną kartkę, więc będzie miał trochę ograniczony wpływ na zarządzanie drużyną. Wiemy, że nie zerowy, ale na pewno będzie to utrudnione. Także gramy u siebie. Myślę, że no nie ma się czego bać. Z szacunkiem dla przeciwnika, ale na pewno tutaj powinniśmy walczyć o 3 punkty. W takich meczach nie ma się co obrażać na to, że jesteśmy tym faworytem i po prostu starać się z tego wywiązać. A tak jeszcze słówkiem a propos, bo wywoływałeś ten temat wcześniej, się nie odniosłem, a propos tej kontuzji Mato Milosza, no zabawna sprawa, bo to tłumaczenie klubu było takie na zasadzie dach był w porządku i nie ma żadnych dziur, bo nie padało. Czyli piłkarz jest zdrowy, ale jest chory. Piłkarz jest zdrowy i to nieprawda, co złe języki mówią, że piszą w zasadzie, bo to sobie Michał Niebarski na swoim prywatnym koncie napisał prywatnie, że jest kontuzja Milosza, po czym była dementi, że podgrzewa niepotrzebnie lód i powoduje jakieś tutaj frustracje wśród ludzi, po czym jest komunikat, że piłkarz jest zdrowy, ale będzie pod pilną obserwacją fizjoterapeutów, żeby być przygotowanym do meczu. No więc gdyby był zdrowy, to by nie musiał być pod pilną obserwacją sztabu, tak? Tylko po prostu, tak jakby pozostali zawodnicy, normalnie się przygotowywał do meczu, tak? No i mija kilka dni, piłkarza nie ma w ogóle w 20, no więc jak to zawsze powtarzam, że prędzej czy później prawda się zawsze obroni, więc znamy Nibara, wiemy, że się lubi podkręcić, nieraz przesadzić z czymś, trzeba brać poprawkę, ale tym razem komuś tutaj powinno być głupio, zamiast wymyślać jakieś pierdoły o braku sojuszy i tak dalej, to każdy chyba, kto będzie słyszał te słowa, ten wie, o co chodzi, a jak nie, no to trudno. No to trudno, ja tylko powiem, że co klub podpalił, to jego, parafrazując pewien wpis i tyle. Pytanie z czatu, Maciek, dlaczego Marcel Pięczek nie ma zdjęcia? A to dlatego, że na oficjalnej stronie Ekstraklasy nie zdążyli jeszcze jej dodać. No widać nie tylko, nie powiem gdzie, żeby nie wyjść znowu na podburzacza, czasami pewne rzeczy z opóźnieniem się pojawiają, tak niestety jest również na ekstraklasie.org, gdy się wejdzie na tę witrynę, to tam jest po prostu też Pięczek bez zdjęcia, nie figuruje. Nie dosłano po prostu fotki, a my pobieramy zawsze z oficjalnej strony Ekstraklasy i niestety tam sylwetki Marcela Pięczka nie ma, a wrzucanie w koszulce puszczy to byłaby trochę przesada. Nie miałem czasu bawić się już przerabianie w Photoshopie koszulek i tak dalej, bo tak wyszło. No nieraz się tak zdarza, że jak są jakieś transfery, to Ekstraklasa śpi. 8 chyba kolejka albo 7 na wiosnę i dalej Pięczek figuruje też jako Greyman w składzie Korony na stronie oficjalnej Ekstraklasy.
O proszę, no to widzisz, teraz wszystko się wyjaśniło. Ja już miałem o to pytać właśnie w piątek, jak podesłałeś takie potencjalne składy do zapowiedzi i też go nie było. Zastanawiałem się, czy właśnie może korona dziś nie podała, ale dzisiaj widzę właśnie nie ma też i zwrócono też na to uwagę na czacie. Także czat czujny. Czat też donosi o tym, że jakieś ponoć problemy z playerem, ale już jest ponoć ok, czyli już zaczął działać i słychać. Także fajnie, to z tego powodu się cieszę. Dobra, przejdźmy do składu Widzewa. Jak to wygląda dzisiaj? W bramce Gikiewicz. Czwórka obrońców, po prawej stronie Castrati, no ale o tym już zdążyliśmy powiedzieć, że dwójka jego rywali aktualnie z kontuzją, więc on musi zagrać w tym meczu. Środkowi obrońcy to Żyro i Szota i to jest na razie póki co żelazna dwójka defensywy. Póki któryś z nich albo nie zejdzie z formą jakoś wybitnie nisko, albo nie będzie popełniał jakichś rażących błędów, to myślę, że mają szansę nawet dograć w tym duecie do samego końca ligi. Także naprawdę ciekawie to wygląda. Po lewej stronie spodziewaliśmy się w zapowiedzi meczowej tutaj Luisa Silva. Okazuje się, że Cyganik po przerwie kadrowej jednak na tyle zdrowy, że może wyjść od pierwszej minuty i będzie straszył. Bramka na kadrze strzelona, także też jest gdzieś tam morale podniesione. Dwójka defensywnych pomocników, Marek Hanuszek i Fran Alvarez, i tutaj raczej nie było się czego innego spodziewać. Można było myśleć Di Liberto Kun, ale chyba jednak nie na ten moment. To będą raczej zawodnicy, którzy może wejdą w drugiej połowie po zmianach. No i czwórka ofensywna, Pawłowski, Klimek, Nunes, Rondić. No Rondić wiadomo na szpicy, Nunes z reguły po prawej, chociaż on z Klimkiem bardzo często zmieniają pozycje i zamieniają się. A dwa, czasem nawet i Pawłowski zmienia się z Klimkiem pozycjami i tu mówię, ta trójka tak bardzo, bardzo często jednak się wymienia, jeśli chodzi o boisko, także piłkarze blok obronny naszych przeciwników musi cały czas być czujny, bo nigdy nie wie, który piłkarz aktualnie na którego będzie grał. Jeśli chodzi o rezerwowych, Krajczyk, Ibiza, Da Silva, Diliberto, Kuntkacz, Kerk, Terpiłowski oraz Sanchez. Terpiłowski wskrzeszony z drużyny rezerw, co ciekawe, jak myślisz, skąd to się wzięło? Nie, no nie było nigdy oficjalnego komunikatu, że do rezerw zostaje przesunięty, więc myślę, że był cały czas gdzieś tam zawieszony. No. Grał, no. Widocznie jest w wyższej dyspozycji niż Dawid Cybulski czy Przybułek i stąd taka decyzja. No to tak, no to też można się tego spodziewać, plus być może kwestia wypełnienia kadry, chociaż nie ma tutaj tych młodzieżowców, których z reguły widzieliśmy, czyli wiadomo Dawid czy Kwiatkowski, prawda? W tym momencie gdzieś tam zaczęli znikać, no ale znikać zaczęli też chyba dlatego, no bo jednak nasi ci główni zawodnicy no zaczynają dochodzić do zdrowia. Mamy już Kerka w drużynie, w zdrowiu oczywiście Tkacz, teraz Terpiłowski wrócił, prawda? Także no i Ibiza już też jest na ławce rezerwowych, także no wygląda to silnie, wygląda to mocno, wygląda to dobrze. Oby to się tylko i wyłącznie przełożyło na dzisiejszy mecz. Mówiliśmy w zapowiedzi ty trochę też o tym, że korona bez bodajże chyba aż 9 zawodników na to dzisiejszy mecz przystępuje, ale dostali i jedno wzmocnienie. Peter i Forsell. Na początku myślałem, że to będzie taki trochę przyspieszony żart prima aprilisowy, a tu się okazuje, że jednak naprawdę i nawet zgłoszony do rozgrywek dzisiaj na ławce rezerwowych. No tak, rzeczywiście to taka trudna, dziwna trochę decyzja. No, może to była taka chęć, żeby tego Nono jakoś załatać dziurę po nim, chociaż Forsell to bardziej ofensywny niż Nono zawodnik, ale w miarę zbliżony, tak, no to no dziwny ruch. No widać, że tam jest naprawdę desperacja w Kielcach, no ale mieszkańcy miasta zapłacą za kontrakt Fina, więc wszyscy powinni być zadowoleni. Nie, tych zawodników jest, są nie, 7, Malarczyk był pod znakiem zapytania, no jest na ławce, więc 7 nieobecnych plus 8 trener, no to i tak sporo. No to jest na pewno sporo, także duże osłabienie, jeżeli chodzi o kwestie drużyny Korony Kielce. Tak jeszcze właśnie patrzymy, bo wrzucę tych nieobecnych. Mato Milosz, no to już wiemy, że go nie ma. Doszedł jeszcze oczywiście Paweł Zieliński, no i Juliana Szechu po stronie Widzewa, jeśli chodzi o Koronę. Nie ma Dalibora Takacza, nie ma Miłosza Strzebońskiego, Kiryło Petrowa, no właśnie tego piłkarza, który chyba jest największym zmartwieniem, jeśli chodzi o Koronę. Piotra Malarczyka, no Jakub Łukowski to od dłuższego czasu. Paradoksalnie ja się cieszę, że tego gościa nie ma, bo on jest tak naprawdę bardzo mocną siłą ofensywną drużyny. Mariusz Fornalczyk, tak samo zawodnik, który jest nieobecny. Swego czasu jak Pogoń się pozbywała tego zawodnika, zastanawiam się, czy Widzew się może nie zgłosi po niego, no ale
Ostatecznie tak nie wyszło. No i Mariusz Briczeak, chyba tak się wyczyta to nazwisko, nie wiem, może ty wiesz lepiej. Jeżeli tak, no to też kolejna kontuzja zawodnika. Patrząc na kursy bukmacherskie, jak to wygląda przed meczem, faworytem Widzew. Natomiast biorąc pod uwagę to, że Widzew jest prawie w pełnym składzie, z dobrą formą, ze zwycięstwa, serią zwycięstw, jeśli chodzi o u siebie mecze i brak porażek ostatnich, a Korona bez 9 zawodników, drużyna broniąca się przed spadkiem, drużyna, która przyjeżdża jako gość, no to wydawało mi się, że Widzew jednak będzie wyceniony niżej. A tutaj jednak 2,05, no to taki dosyć wysoki kurs. Pytanie, czy nie przesadzony? No, wiesz co, no faworytem ostatnio na przykład u bukmacherów też wyraźnie była Cracovia przed meczem z Widzewem i to się nie sprawdziło. Nawet Widzew był bliżej zwycięstwa, więc jakieś tam swoje powody mają, natomiast jakie, ciężko powiedzieć. No, biorąc pod uwagę liczbę kontuzji, to co powiedziałeś, czyli w miarę przystępna kadra w Widzewie, no brakuje Szechu, tylko tych prawych obrońców, być może z Miloszem takie drobne rzeczy i wkrótce wróci, Zielińskim się pisało tydzień, dwa, więc to też nie jest jakieś wielkie zmartwienie, no więc dziwi mnie trochę to rzeczywiście. Myślę, że ten kurs tak obiektywnie powinien być na Widzew nieco niższy, no ale może bukmacherzy mają jakieś tam swoje modele, które gdzieś tam podpowiadały, żeby ostrożniej widzę faworyzować przed tym meczem. Okej. Okay. Spójrzmy jeszcze na zagrożonych zawodników kartkami, brakiem występu w następnym meczu, jeśli chodzi o Koronę, Błanik, Podgórski, Takacz, no Takacza nie ma, czyli Podgórski i Błanik, dwójka ofensywnych pomocników skrzydłowych po stronie Korony, natomiast Widzewie Fran Alvarez, Dominik Kun, Paweł Zieliński, no i wiemy, że Zieliński na pewno nie zagra, dzisiaj nie ma go nawet w kadrze, Kun póki co na ławce, od pierwszej minuty wychodzi Fran Alvarez, no i teraz tak się zastanawiam, no Fran chyba gra będzie normalnie, nie będzie myślał o tym, że może nie zagrać z Piastem, jednak są ci zawodnicy, którzy mogą zastąpić. Myślę, że tutaj pełna moc w tym meczu, nawet jeżeli jakaś kartka wpadnie, no to jakiegoś wybitnego dramatu chyba nie będzie. Nie, no nie ma się co przejmować, tylko robić swoje i grać. No, przyjdzie kartka, to przyjdzie. No, w pewnym momencie się to może zdarzyć. No, nie ma się co tutaj jakoś przejmować, no, specjalnie, tylko próć, ile fabryka dała, żeby głupich kartek nie łapać, no bo to zawsze jest. Bo to zawsze jest niepotrzebne. Ale nie ma tego zawodnika, co takie najgłupsze kartki łapie w Widzewie. Przynajmniej jest na ławce tylko rezerwowych. Być może wejdzie w tym meczu, oby bramkę strzelił. Dwaj nawet są kandydaci do tego miana. Bo tak? Jeszcze bym wspomniał o... No, wspomniałbym o jednym z Portugalii, a drugim z Hiszpanii, czyli dwóch sąsiednich krajów. A, tych, dobra, okej, okay, no dobra. Tak, racja. No ten z obrony też, wiadomo, gdzieś tam lubi sobie jakąś głupią kartkę złapać. Także no, nie ma dzisiaj póki co w jedenastce takich zawodników, którzy gdzieś tam głupią kartkę złapią. I miejmy nadzieję, że nie złapią nawet, jeżeli na boisko dzisiaj wejdą. Patrzę na zegar, 17:22, zostały jeszcze mniej więcej 3 minuty do tego, aby oddać głos do Mikołaja Janusika, który dzisiejsze spotkanie skomentuje prosto z serca Łodzi. Zanim jednak to jeszcze chwilę o rozjemcy dzisiejszego spotkania, pan Krzysztof Jakubik, Siedlce, 40-latek. Co ciekawe, Krzysztof Jakubik kojarzy mi się pozytywnie ogólnie z Widzewem, bo z reguły kiedy chyba, znaczy inaczej, nie sprawdzałem teraz jakoś wybitnie historii spotkań, które nam sędziował, ale gdzieś tak w głowie mi takie przekonanie siedzi, że jak on nam sędziuje, to Widzew z reguły dobrze gra i te wyniki są jak najbardziej w porządku. A ostatnie spotkanie, które mi chyba przychodzi do głowy i które nam sędziował, to jest mecz w Mielcu w ubiegłym sezonie, który wygraliśmy 3-0 i tam była ta pamiętna akcja, co Szota chyba łapał Hamulicia. Wydawało się, że będzie no, czysta czerwona kartka za faulu, a po weryfikacji VAR-u jednak wyszło tylko i wyłącznie żółtko, a ostatecznie potem Widzew strzelił 3 gole i wygrał mecz. No ostatnio chyba to był Lubin, gdzie przegraliśmy wtedy ten 0-2 w zeszłym sezonie, ale to tak tam poprzedni sezon, w tym sezonie jeszcze nie było tutaj przyjemności. O, chyba nam się Mikołaj włączył, zaraz zobaczymy. Tak, słychać jakieś, tak? Jakieś krzyki. Halo, halo Mikołaju, czy my się słyszymy, czy też nie? O, chyba Mikołaj może... No, to będziemy mieli urozmaicenie. Nie, ja go sobie wyciszę tutaj w takim wypadku, więc o. A, jesteś, wiesz. Tak, już wyciszyłem Mikołaja, Janusika, ja, także Mikaj, no i nam się włączy, pewnie słuchawki gdzieś odłożone. Cenzura, cenzurują w radiu, cenzurują. Tak, cenzurują, jak najbardziej. Także...
Także działamy. Dobra, okej. Została minuta w sumie, także zobaczymy. No miejmy nadzieję, że zaraz się już z Mikołajem połączymy, oddamy mu głos, chociaż jak jest taki wyrywny, to może zrobimy to. Będzie szybciej, także spoko. No dobra, no okej. Ale dobrze chociaż było słychać, także będzie na pewno w porządku, jeśli chodzi o kwestię relacji. Tu się nie musimy obawiać. Mamy połączenie, słuchajcie, z sercem Łodzi, także jest na pewno w porządku. No dobra, Maciek, została minuta, ostatnie kwestie. Jaki wynik przewidujesz, jeżeli chodzi o spotkanie Widzew Korona dzisiaj? Myślę, że 2-1 dla Widzewa. Czyli jednak bramkę stracimy? Myślę, że możemy stracić bramkę jedną. Tak, a będziemy gonić. No grają ofensywnie, Korona gra ofensywnie, nie ma nic do stracenia. Wiesz co, no to ciężka zabawa. No. Wiesz co, niech będzie, że może będziemy prowadzić i Korona wyrówna do przerwy, się skończy wynikiem 1-1, a po przerwie strzelimy bramkę na 2-1, żeby było trochę dramaturgii, emocji. O tak myślę. Korona się odkryje, bo będzie musiała atakować, grać ofensywnie, bo dwóch napastników, silne skrzydła, silnie ustawione do przodu, więc będzie trochę przestrzeni dla nas. Także obstawiam 2-1, a to czysta zabawa. Pewnie będzie odwrotnie, bo ja mam... Dobra, w porządku, okej, także jeszcze tutaj Mikołaj prosi o chwileczkę przeciągnięcia, żebyśmy jednak to zrobili. No ja będę stawiał na 1-0, mimo wszystko. Jednak to będzie jedna bramka i ona zadecyduje o tym, kto wygra. Mam nadzieję, że wygra Widzew, bramka w drugiej połowie w granicach 60 minuty i powinno być okej. Także wydaje mi się, że to powinno być na tyle. Także no cóż. No dobra, okej, to ja myślę, że to jest ta pora, kiedy... Aha, jeszcze patrzę szybko na czat, zobaczę, co tam się wydarzy. Kasia Reszka 3-1, Karol Waldemar, że 2-1 dla Widzewa, także wszyscy bardzo pozytywnie tutaj, z tego co widzę, że jest okej. Okay. A tutaj Karol pisze, że musi przekazać Ryanowi, że Sianów oberwał na wyjeździe 6-2. O co chodzi? No to drużyna taka od Koszalina, w której kiedyś występowałem jako dzieciak. Aha, no której to... kibicuję, tak powiedzmy pół żartem, pół serio. Dobra, okej. Okay, Wiktoria Sianów. No ale Wiktoria nie zawsze jest zwycięska, niestety. No dobra, w takim wypadku Mikołaj pisze, że jest ready, także ja puszczam dżingle. Maciek, my się słyszymy w przerwie. Miejmy nadzieję, że już w dobrych nastrojach i skomentujemy sobie to, co było po pierwszych 45 minutach. Do usłyszenia. Radio Widzew w rytmie serca Łodzi. Mecz. Pierwszego kwietnia 2024 roku, poniedziałek wielkanocny. Jesteśmy w sercu Łodzi, gdzie za chwilę w ramach 26. kolejki PKO BP Ekstraklasy Widzew Łódź zmierzy się z Koroną Kielce. Start tego spotkania o godzinie 17.30, czyli no już lada moment. Czekamy na obie drużyny. Stadion przy Alei Piłsudskiego oczywiście wypełniony do ostatniego miejsca. Nie ma dostępnych biletów już na to spotkanie. No do czego ta łódzka publiczność przyzwyczaiła, a tymczasem pojawiają się zarówno widzewiacy, jak i koroniarze. Widzewiacy dzisiaj na czerwono w swoich strojach tradycyjnych. Jeśli chodzi o Koronę, to oni w wariancie wyjazdowym na czarno dzisiaj goście z Kielc. Jeśli chodzi o sędziów, no to głównym arbitrem dzisiaj Krzysztof Jakubik, technicznym Piotr Idzik, asystentami Tomasz Niemirowski i Filip Sierant, a w wozie VAR zasiądą Paweł Raczkowski i Adam Kupsik. Przejdźmy teraz do tego, co nas najbardziej interesuje, czyli składy obu drużyn. Zaczynając od widzewiaków, bramce Rafał Gikiewicz, obrona Lirim Castrati, który zajmuje dzisiaj miejsce Pawła Zielińskiego, stoperzy Mateusz Żyro i Serafin Szotta, na lewej obronie Andrzej Stiganik, z drugiej linii Marek Hanousek, Fran Alvarez i kapitan drużyny Bartek Pawłowski, a w ofensywie Imad Rondić, Fabian Unesz i Antoni Klimek. Jeśli natomiast chodzi o drużynę gości, to tutaj jedenastka jest następująca. W bramce Xavier Dziekoński, obrona od prawej to Dominik Zator.
Jest także Bartosz Kwiecień, jest Miłosz Trojak i Marcel Pieńczek. Oczywiście były Widzewiak w pomocy. Martin Remakl, jest także Hofmeister, jest Jacek Podgórski, z 17 Dawid Błanik i dwóch napastników najwyżej wysuniętych koroniarzy, to z 20 Adrian Dalmau i Jewgen Sikawka z numerem 9. Dzisiaj ta drużyna Korony, no sporo urazów. Nie mógł się Hiszpan Nono dzisiaj tutaj wybrać do Łodzi. Kontuzja niedawno odniesiona, no a także Kamil Kuzera nie mógł skorzystać z usług Bricaga, Fornalczyka, Malarczyka, Petrowa, Strzebońskiego, Takacza i Łukowskiego. Także ta lista kontuzjowanych w drużynie gości jest spora. Na Widzewie wygląda to coraz lepiej, bo na ławce mamy... No, można powiedzieć, że ta ławka dość bogata. Jest Krajcirik, Da Silva, Dawid Tkacz, Jordi Sanchez, Ernest Terpiłowski, Juan Ibiza, Dominik Kun, Sebastian Kerk, Noah Diliberto. Wraca także Lirim Castrati. Nie ma Mato Milosza dzisiaj w kadrze meczowej. Także on doznał kontuzji w trakcie tygodnia. Nie ma innego prawego obrońcy Pawła Zielińskiego. To są ci dwaj kontuzjowani zawodnicy, jeśli chodzi o Widzew. Więc można powiedzieć, że ta sytuacja kadrowa coraz lepsza w drużynie Daniela Myśliwca. No a my szykujemy się już do rozpoczęcia tego spotkania, a konkretnie zrobi to jeden z graczy Korony, bo to goście dzisiaj rozpoczną. Czekamy na pierwszy gwizdek. Wszystko już gotowe do rozpoczęcia tego spotkania. Jest tutaj w sercu Łodzi także liczna grupa. Około 700 osób przyjechało z Kielc, żeby wspierać Koronę. No i rozpoczęliśmy. Rozpoczęła Korona. Jest w środku pola piłka. Próba zagrania w pole karne, ale tam interweniuje Mateusz Żyro i mamy pierwszy aut. Marcel Pieńczek, tak jak mówiłem, były Widzewiak, ale to nie jest pierwszy raz, kiedy on wraca na ten stadion w innych barwach. Wcześniej grywał tu jako zawodnik Puszczy Niepołomice. Piłka w pole karne. Przyjmuje piłkę Dalmau, ale przyjmuje w taki sposób, że opuszcza ona linię końcową i chyba faulowany jeszcze Mateusz Żyro, tak mi się wydaje. No w każdym razie będzie piłka dla Widzewa. Rafał Gikiewicz już sobie ją ustawi. Znowi grę Serafin Szota i poda do Rafała Gikiewicza. Spokojnie Gikiewicz ustawia teraz kolegów. No dzisiaj w Łodzi można powiedzieć idealna pogoda do grania w piłkę. Ponad 20 stopni. Słońce gdzieś za chmurami, ale nie ma opadów deszczu. Także no nic, tylko grać tutaj przy Piłsudskiego. Faulowany teraz moim zdaniem Klimek, ostro potraktował go Jacek Podgórski grający z numerem 6 i zauważył to także Krzysztof Jakubik, odgwizdał przewinienie i wznowili już Widzewiacy. Jest Fran Alvarez na prawą stronę, tam Lirim Castrati, no tak jak mówiłem, on wraca do wyjściowego składu, ostatni jego występ to mecz z Legią, później nie było go w kadrze meczowej z Krakowią z powodu urazu. Ale teraz widzę, jest Fabioneż, pole karne, tam jest rolny dzi, nie ma bramki, no zabrakło tam, można powiedzieć, centymetrów, żeby gdzieś dostawić nogę, żeby tę akcję sfinalizować, ale z mojej perspektywy przez ułamek sekundy myślałem, że ta piłka jest już w siatce, kończy się to, można powiedzieć, tylko kornerem, szkoda, że tam nie zdołał tego sfinalizować Bośniak, bo sytuacja naprawdę dobra. Udaje się teraz Fabio Nunes będzie wznawiał grę. Zobaczymy, co wymyślą Widzewiacy, a tymczasem w sektorze gości idzie w górę sektorówka, także pewnie jakaś tutaj oprawa zostanie zaprezentowana. Jest strzał głową, uderzał Marek Hanousek, ale zdecydowanie ponad poprzeczką bramki Dziekońskiego, który wznowi z 5 metra. Konkretnie zrobił to już Miłosz Trojak, który odgrywa na lewą stronę do Marcela Pieńczka. Wraca piłka do kapitana,
Miłosza Trojaka. Przejmuje teraz Fran Alvarez i od razu gra do Rondicia. Rondić niecelnie do Pawłowskiego, ale gubi się korona, konkretnie Hofmeister. Szkoda, że nie dopadł tam do piłki Fabio Nunes. Wybijają koroniarze. To jest Remakl, ale przejmuje znowu Alvarez. Alvarez do Pawłowskiego, Pawłowski. Próba zagrania do Hanowska. Utrzymają się widzewiacy przy piłce. Serafin Szota spokojnie do Rafała Gikiewicza. Fajnie, że udało się tutaj przy piłce dłużej utrzymać, że nie skończyło się to stratą, bo gdyby tak było, to korona miałaby dużo miejsca, żeby popędzić na bramkę Gikiewicza. Alvarez do Serafina Szoty przy linii środkowej teraz nasz stoper. Zagranie na lewą stronę do Ciganiksa. No zastanawialiśmy się, czy dzisiaj Luis da Silva, czy Andrej Ciganiks. Wiemy, że on przebywał oczywiście na zgrupowaniu reprezentacji Łotwy, rozegrał dwa towarzyskie mecze. W jednym nawet strzelił bramkę w swoim jubileuszowym występie w łotewskiej reprezentacji, ale wrócił i wraca od razu do wyjściowego składu. Także można powiedzieć, że bardzo intensywne te ostatnie dni, jeśli chodzi o Andrejsa, no ale zdołał sobie wywalczyć miejsce w jedenastce na spotkanie z koroną. Mateusz Żyro teraz podszedł trochę wyżej, odegrał do Fabio Nunesza. Nunes do Ciganiksa. Ciganiks do Szoty. Spokojnie, cierpliwie budują widzewiacy ten atak pozycyjny. Jest Antek Klimek. Klimek do środka, wycofuje do Serafina Szoty. Szota, taka wcinka na prawą stronę do Castratiego. Widzę pod polem karnym korony, rzutka. Czy ktoś to zamknie? Pawłowski broni, Dziękoński. Ale tam było jeszcze zagranie ręką, więc nawet gdyby futbolówka przekroczyła linię bramkową, no to nie mogłoby tu być mowy o uznaniu tego gola, ponieważ po prostu zagrywał jeden z widzewiaków piłkę ręką. Znowu Dziekoński, ale cieszy to, że Widzew dobrze wszedł w to spotkanie. Można powiedzieć, że przez te 5,5 minuty to raczej drużyna Daniela Myśliwskiego. No, ale to wybicie takie chyba nie do końca, jakby sobie tego życzył młodzieżowiec Korony. Wybija Ciganiks, taka świeca. Piłka nad linią środkową. Dopadł do piłki Kwiecień i rusza Korona. Jest Sikawka, dostał piłkę od Dalmału, ale uniesiona chorągiewka asystenta. Nie będzie tutaj zagrożenia. Wznowimy grę. 7 minuta tego spotkania. Bartek Pawłowski teraz podszedł do linii bocznej, do ławki rezerwowych. Zbiera jakieś uwagi od Daniela Myśliwca, ale wraca już Bartek na swoją pozycję, czyli można powiedzieć na taką pozycję numer 10, takiego ofensywnego pomocnika, który czasem zejdzie niżej do rozegrania, czasem będzie występował w jednej linii z napastnikiem i dużą swobodę ma Bartek Pawłowski w poruszaniu się po boisku. Czekamy na kolejne trafienia Bartka w tym sezonie. Ciganiks teraz, Widzew na połowie Korony, ale musieli się łodzianie wycofać na własną część boiska. Szota do Mateusza Żyry, Żyro do Alvareza, jeszcze raz spokojnie do Mateusza Żyro. Alvarez, Lirim Castrati, spokojnie, nie ryzykuje, wycofuje do Mateusza Żyry, Żyro do Szoty. Szota do Ciganiksa, to podanie niedokładne, ale minął Podgórskiego, no i ma teraz sporo przestrzeni Ciganiks. Ciganiks szeroko do Klimka, Klimek w pole karne wybija to Korona, ale musi się ratować Dominik Zator wybiciem na aut pod polem karnym. Znowu widzę w konkretnie Klimek, piłka już do Ciganiksa. Klimek raz jeszcze do Legii, tym razem wybrał Mateusza Żyrę. Żyro, ależ teraz podprowadził piłkę w stronę pola karnego. Żyro w 16 jest, Nunes, jest Pawłowski, nie ma tu uderzenia, jeszcze do środka, ale wybija to na rzut rożny Bartosz Kwiecień. Zagrzewa teraz serce Łodzi, widzę w jaku
walki, bo mogła się ta akcja podobać. Duży tutaj wpadł Mateusza Żyry w to, że ta okazja była tak dobra. Szkoda tylko, że zwlekał z uderzeniem Bartłomiej Pawłowski, bo wydaje się, że w momencie, kiedy nawinął jednego z obrońców Korony, to naprawdę miał bardzo dogodną sytuację ku temu, żeby oddać strzał. Alvarez z rzutu rożnego, wysoko ta piłka nad polem karnym i trafi do Ciganiksa. Ciganiks pozwoli futbolówce opuścić boisko i Ciganiks z autu. Lirim Castrati do środka. Serafin Szota. Żyro. Jeszcze raz do Szoty. No, może imponować fakt, że naprawdę Widzew tutaj przez większość czasu z tych 9 minut, które upłynęły, utrzymuje się przy piłce. Chciałbym zobaczyć, jak to wygląda w statystykach, bo wydaje mi się, że bardzo dużą przewagę mogą tu mieć Widzewiacy. Odpalone race w sektorze gości. Zobaczymy, czy będziemy musieli mieć przerwę w grze. Ale wydaje się, że ten dym na razie w drugą stronę. W stronę peronu Łuczni Ciarniana raczej się udaje. Także wygląda na to, że nie będzie konieczności przerwania gry. Z autu Korona pod własnym polem karnym. 10 minuta tego spotkania. Rondić w pojedynku z dwoma obrońcami Koroniarzy jest Nunes, ale kończy się to autem niestety dla dzisiejszych gości. Goście, którzy zajmują w tej chwili miejsce stołowej, ponieważ Puszcza Niepołomice dzisiaj podzieliła się punktami z Radomiakiem Radą, więc odskoczyła na jedno oczko Koroniarzom, tym samym wpędzającym pod kreskę. Kontra Korony, ale tam czujnie Mateusz Żyro, skończy się to jedynie na rzucie rożnym. No ale wracając do tego wątku tabeli, to przed tą kolejką Korona była na ostatnim bezpiecznym miejscu tylko dlatego, że ich bilans bezpośrednich starć z Puszczą Niepołomice był korzystniejszy. No teraz, tak jak mówiłem, Puszcza zdobyła dzisiaj oczko siebie, więc Korona musi odpowiedzieć. Miejmy nadzieję oczywiście, że im się to nie uda, bo oni w tym sezonie na wyjeździe zwyciężyli tylko raz. To był 29 dzień września w finali w Mielcu Stal 3-2. Ale o tym za chwilę, bo jest rzutka w pole karne. Wybijamy, to będzie jeszcze poprawka. Jest strzał Podgórskiego i jeszcze Podgórski w pole karne. Jest Dalmau, Ciganiks. Dobrze wybijają to Widzewiacy. No właśnie, jedno zwycięstwo wyjazdowe Korony w tym sezonie. Oprócz tego ich wcześniejsze zwycięstwo przed tym wrześniowym, to był mecz tutaj w sercu Łodzi na zamknięcie. Ostatnia kolejka sezonu 22-23. Wtedy no niestety Koroniarze wygrali tutaj z Widzewem 3-0. Wtedy Widzew oczywiście pogrążony w tym wiosennym kryzysie. Teraz ta wiosna wygląda dużo lepiej niż przed rokiem. Przejęcie Widzewa, Klimek. Klimek, ale traci piłkę w dość głupi sposób na rzecz Remakla, najlepszego strzelca drużyny z Kies w tym sezonie. 5 trafień na jego koncie. No nie mają takiego jednego egzekutora Koroniarze. Drugi w tej klasyfikacji jest Nono z 4 trafieniami. No poza kadrą meczową z powodu urazu. Faulowany Żyro? Nie, zdaniem sędziego nie. Moim zdaniem jest to opinia dość kontrowersyjna Kamila Kuzery. Remakl do Podgórskiego, który teraz można powiedzieć w roli stopera przez chwilę. Zostaje dość nisko przy tych wrzutkach rzutu rożnego Jacek Podgórski. I Gikiewicz wznowi. Gra do Ciganiksa. Andrzej Ciganiks do Szoty. Spokojnie będzie Widzew budował atak pozycyjny. 14 minuta tego spotkania. No a Widzewiacy przed tą kolejką na 10. miejscu w tabeli się znajdowali. 32 punkty
na koncie łódzkiej drużyny. No ale jeżeli weźmiemy pod uwagę tabelę złożoną tylko z 5 ostatnich meczów, to tam widzę Wiacy na drugim miejscu. 10 punktów w ostatnich 5 spotkaniach. Teraz Klimek wziął na zamach Podgórskiego. Zrobił to raz jeszcze Klimek na prawą nogę. Ładnie ograł Podgórskiego. Klimek teraz taki rogal. Broni to Dziekoński. I wybija na rzut rożny. Wydaje mi się, że ta piłka światło w bramki nie leciała. No ale zmusił do interwencji Xaviera Dziekońskiego. Kończy się to rzutem rożnym, także brawa dla Antka Klimka, że trochę ruchu tutaj wniósł na tę lewą flankę. I rzut rożny, Fabio Nunes w narożniku. Lewa noga na krótki słupek, Alvarez nad bramką niestety. 15 minuta, znowu Dziekoński z piątki, ale to jest kolejna groźna sytuacja łódzkiego Widzewa. Na razie Korona dość dyskretnie w ofensywie. Mamy nadzieję oczywiście, że taki stan rzeczy się utrzyma. Brakuje tutaj jeszcze podkreślenia tego wszystkiego golem. I piłka w rękach Dziekońskiego. Ten szeroko do Zatora. Dominik Zator po linii do Podgórskiego. Przy nim Andrzej Ciganik. Jest Podgórski, doskakuje Klimek, wślizgiem Klimek i nie przejmie tego jednak żaden z Widzewiaków. Marek Hanowsek jeszcze sfaulował, zdaje się, że Remakla, ale nie będzie to, nie ucierpiał gracz Korony, także możemy wznowić grę. Teraz Remakla potraktował ostro Bartek Pawłowski takim wślizgiem i no upomina go Krzysztof Jakubik, że jeszcze jeden taki faul i może się to skończyć dla Bartka żółtą kartką, bo rzeczywiście ostro potraktował pomocnika Korony. Jest Błanik, ale traci Korona. Ale zdaniem sędziego było tam przewinienie na zawodniku Korony występującemu z siedemnastką. To jest szansa na wrzutkę w pole karne. Udają się tam zawodnicy Korony. Na 16 metrze można powiedzieć ustawiony taki pas zawodników obydwu drużyn. A przy piłce chyba sam poszkodowany, bo zdaje się, że to Dawid Błanik będzie tym strzelającym piłkę w szesnastkę. Tak jest. Gikiewicz wychodzi do tej piłki. No i jest szansa na kontrę. Rafał. Zagranie niecelne, ale był tam Gikiewicz faulowany, bo ewidentnie przeszkadzał mu we wznowieniu gry Bartosz Kwiecień. I jeszcze raz wznowimy grę. Gikiewicz. Szota. Serafin Szota. Andrzej Ciganik. Do Mateusza Żyry. Podchodzi do niego Dalmau. Ten szeroko do Lirima Castratiego. Castrati, Nunes. Jeszcze raz do Castratiego. Piętą tak technicznie próbował to zrobić. Nunes faulowany teraz Żyro przez Dalmau. Będzie rzut wolny dla Widzewa na linii środkowej. Wznowiliśmy grę. Serafin Szota do Pawłowskiego, który szedł teraz trochę niżej. 18 minuta tego spół, ale brawo dla Marka Hanowska za ten powrót. Jest Alvarez. Lirim Castrati. Oj, tak jakby się poślizgnął, stracił równowagę. Prawie się to skończyło stratą, ale czujny był jeden z kolegów z drużyny. I piłka cały czas w posiadaniu Widzewiaków. Hanowsek do Szoty przy linii środkowej Widzew. Szota do Alvareza. Fran Alvarez. Bohater oczywiście tego ostatniego domowego meczu z Legią Warszawa. Strzelec zwycięskiej bramki. Pawłowski. Ciganik. Rzut rożny interweniował Zator i będzie
Korner w tym narożniku boiska, który znajduje się przy sektorze zajmowanym przez kibiców Korony. Fran Alvarez udaje się do narożnika. Ustawia sobie Hiszpan futbolówkę. Fran Alvarez. Prawa noga. Alvarez. Wychodzi Dziekoński i to wyjście jest dobre. Nie decyduje się jednak na szybkie wznowienie gry, które mogłoby zakończyć się dynamiczną kontrą dopiero teraz. Piłka pod nogami Marcela Pięczka. Pięczek do Błanika. Przepraszam, to nie Błanik. Błanik udał się teraz, można powiedzieć, na prawe skrzydło. Kwiecień, wycofanie do Dziekońskiego. Dziekoński do Trojaka. Dziekoński podchodził do niego i ma trądzić, ale ten spokojnie oddaje do Kwietnia. Za tor. Dalmau, Błanik, trzeba teraz uważać. Błanik, blokuje to Marek Hanousek. Serafin Szota głową, ale tak trochę nie mrawo. Szota do Gigiewicza. Wydaje się, że nie będzie tu już większego zagrożenia. Rafał Gigiewicz. Żyro. Szota. Alvarez, przepraszam, oczywiście. Teraz Serafin Szota przy piłce. Ale spokojnie, widzę. Nie śpieszę się jakoś z wyprowadzeniem tego ataku. Żyro. Przekroczyliśmy linię środkową. Castrati. Żyro. Nunes. No, próbował z Wodem. Alvarez. Żyro. Dzisiaj aktywny na tej połowie przeciwnika. Faulowany. Fran Alvarez będzie rzut wolny. I dobra okazja na strzelenie piłki w szesnastkę. No, trzeba też powiedzieć, że o ile w tych pierwszych kilku, może kilkunastu minutach było kilka okazji dla Widzewa i rzeczywiście można powiedzieć, że coś działo się pod bramką Dziekońskiego, to te ataki, te próby ofensywne Widzewa trochę zwolniły. Alvarez w pole karne, Hanousek to zamyka, ale nad bramką strzał. Trudna też sytuacja, by był otoczony obrońcami Korony, ale wydaje mi się, że to uderzenie mogło być jednak trochę lepsze. Wznowi Dziekoński. Idzie Koński. Znowu to będzie dalekie wybicie. Wszyscy koroniarze praktycznie na połowie Widzewa. Szota w pojedynku główkowym z Dalmau. Wygrywa go Szota, ale zagrywa pod nogi Hofmeistera. Hanousek. Nunes w stronę Castratiego, ale chyba odprowadzi spokojnie piłkę Trojak. Tak jest. Dał futbolówce opuścić boisko. Będzie wznowienie z piątego metra, ale zanim to będziemy mieli jeszcze przerwę w grze, ponieważ któryś z graczy Korony, to jest chyba Dawid Błanik, nie podnosi się z murawy. Zobaczymy, czy będzie tutaj potrzebna interwencja. Nie, nie będzie. Podniósł się już Błanik. Tam jakieś starcie, w którym trzyma się za głowę Błanik, ale będziemy mogli wznawiać grę. No, spora część piłkarzy zarówno jednej, jak i drugiej drużyny zeszła do ławki rezerwowych po wodę, podyskutować ze sztabem, ale już wracamy i będzie to wznowienie z piątego metra, o którym mówiłem. 24. minuta tego spotkania. No, w ostatnich kilku minutach trzeba przyznać, że tutaj się zbyt wiele na boisku nie dzieje. Kwiecień do Dziekońskiego. Podchodzi do niego Bartek Pawłowski.
I Korona Pięczek do środka. Przejmuje to Widzew. Ciganix. Wzdłuż linii bocznej. Próba znalezienia Klimka. Będzie tam jednak Kwiecień. Dalekie wybicie. Dalmau. Jest jeszcze Remak, ale leży na boisku. Jeden z Widzewiaków. To jest chyba Fran Alvarez. Nie, to jest Serafin Sota. Oczywiście, ale już wszystko w porządku. Podniósł się Serafin z murawy i znowu widzę z autu. Jest Castrati. Na prawą stronę do Alvareza. Castrati, Castrati do Nunesa. Przepuścił mu bardzo ładnie futbolówkę Rondić. Do Castratiego. Chyba tutaj trochę nie porozumieli się Widzewiacy. Dziekoński presuje go Nunes. Zmuszony Dziekoński do wybicia prosto pod nogi Ciganixa. Jest Alvarez. Spokojnie do Serafina Szoty. Klimek. Hanousek. Szota. Cały czas Widzew. Pawłowski teraz na skraju szesnastki. Pawłowski do Ciganixa. Andrzej Ciganix. Zablokowany i piłka w koszyczku Dziekońskiego. I znawia młodzieżowiec Korony. Szeroko do Pięczka. Pięczek zablokowany przez Rondicie, ale to skutkuje tym, że wznowi za chwilę Pięczek z autu. Tak też się dzieje. Pięczek, ale prosto na Castratiego, który głową gra do Alvareza. Alvarez do Klimka. Klimek do Szoty. Spokojne wycofanie, ale dobrze teraz szeroko. Szota do Ciganixa. Ciganix utrzymuje się przy piłce Łotysz. Było tam trochę szczęścia. Rondić teraz poklepał z Pawłowskim. Rondić, ale zabrakło tu trochę dynamiki. Traci Imat. I rusza Korona z kontrą, ale fauluje Ciganik z Dalmału i jakiś uraz Ciganiksa. Ale jednak to nie będzie, mam nadzieję, nic poważnego. Utyka Andrzej, ale już podniósł się z murawy. Nie wiem, czy tam uderzony jakoś w nogę, ale wydaje się, że wszystko będzie w porządku, bo już wraca na swoją pozycję. No i teraz jest Andrzej przy piłce. Gra do Klimka. Trochę mu odskoczyła piłka przy przyjęciu. Wznowił Remark. Kwiecień. Pięczek. Złe przyjęcie piłki. I Alvarez. Castrati. Marek Hanousek ma dużo miejsca. Klimek. Klimek, no może teraz się rozpędzić na lewej flance. Nasz młodzieżowiec Klimek do środka mija Podgórskiego. Klimek, uderzenie, Klimek nad bramką. Coś się tu zaczęło w końcu dziać i znowu za sprawą Antka Klimka. Fajne zejście do środka ze strzałem. Strzał niestety niecelny, nie tak dobry jak ten, który zmusił Dziekońskiego do interwencji kilka albo kilkanaście minut temu, ale rozruszał trochę tę defensywę, tę widzewską ofensywę gracz z numerem 47. Znawia już Korona, Trojak, takie krosowe podanie do Pięczka, ale nie opanował niestety tego, niestety dla Korony oczywiście tego Marcel Pięczek. Zero. Alvarez. Serafin Szota zwiódł teraz fajnie Adriana Dalmału i wysunięty Rondić otrzymał podanie. No moim zdaniem
A, był spalony, bo przewrócił się w polu karnym i Matrondić ewidentnie powstrzymywany, no raczej tak na granicy przewinienia przez jednego z obrońców Korony, ale był spalony, także nie ma tutaj mowy o ewentualnym rzucie karnym. Wznawia grę już Dziekoński z szesnastki. Dziekoński na Dalmau. Dalmau przyjął piłkę, jest jeszcze Podgórski, ale nie dogoni futbolówki. Chociaż nie wiem, czy mu się to udało. Chyba mu się to udało, bo będzie rzut rożny. Dośrodkowywał Podgórski w pole karne. Zablokował go tam Marek Hanousek i będzie rzut rożny. Zobaczymy, co wymyślą koroniarze. Marcel Pieńczek, były widzew jak w narożniku boiska. Jest strzał jeszcze Dalmału i jeszcze cały czas Korona w polu karnym. Jeszcze strzał, poprzeczka i szansa dla Widzewa na kontrę. Wstrzelenie Remakla w pole karne, ale tam cały czas leży jeden z graczy drużyny gości. Mam też wrażenie, że tam Serafin Szota operował no, na granicy faulu. Mam nadzieję, że tutaj nie będzie do niczego Krzysztof Jakubik wracał, bo tak patrząc z perspektywy tej trybuny prasowej, no miałem wrażenie, że mogło tam być przewinienie Serafina Szoty. Czy będziemy tu coś jeszcze sprawdzać? Chyba nie. Także będzie po prostu wznowienie z piątego metra. Tak jest, Szota do Gikiewicza. Pół godziny już, ponad pół godziny gry za nami. 32 minuta. A nie możemy wznowić gry, więc tak jak mówiłem, tak jak mi się na początku wydawało, no jest możliwe, że tam przewinienie było. Bo też mi się rzuciło w oczy, że coś tam po prostu mogło być, a cały czas nie daje znaku do wznowienia gry pan Krzysztof Jakubik, także tam Paweł Raczkowski z Adamem Kupsikiem na pewno patrzą, ale nie dopatrzyli się przewinienia, bo możemy wznawiać grę. Także całe szczęście gramy dalej. 33 już minuta. Gikiewicz. Szeroko. Żyro. Nunes. Żyro. Chciał wypuścić Fabio Nunesa, ale to zagranie no niestety bardzo niecelne. Dziekoński. Szeroko do Trojaka. Jest Dziekoński, tym razem na prawą stronę. Tam Bartosz Kwiecień. Próba wstrzelenia piłki na połowę Widzewa, ale kończy się to stratą. Ciganik teraz w kierunku Pawłowskiego. Takie trochę wybicie na uwolnienie. Podgórski, Dalmau, brawa dla Marka Hanowska, który zastawia, no ale nie udało mu się przejąć piłki, wybija teraz shot on out. Będzie out dla Korony pod polem karnym Widzewiaków. Zdaje się, że zanosi się tutaj na daleki rozbieg Marcela Pieńczka i wrzucenie tej piłki bezpośrednio w pole karne. Tak też się dzieje. Pieńczek, zamieszanie na piątym metrze, ale wybija Alvarez. Teraz będzie się ścigał z Podgórskim. No wygra ten pojedynek, ten drugi i wycofa do Dziekońskiego. A ten zagra w kierunku Zatora, w kierunku szesnastki. Jest zgranie tej piłki na szykawkę.
Ale wycofanie do Remakla. Martin Remakl w pole karne i wybija Cyganix. Nunes, no i szansa na ruszenie z kontrą. Rondić nie zabrał się z tą piłką i cały czas korona. Wycofanie do Dzikońskiego. Zobaczymy, czy znowu będzie próba takiego dalekiego zagrania. Nie, jednak tym razem na krótko do Trojaka. Dziekoński, Trojak, po linii do Pięczka, ten do Błanika, nie, przepraszam, to Podgórski. Dobry powrót Fabio Nunesza, Alvarez, no ale wybicie Klimka prosto pod nogi Pięczka. Pięczek w szesnastkę wybija Cyganix, no w tych ostatnich kilku minutach korona trochę zaczęła dochodzić do głosu, na razie bez konkretów. Oprócz tej poprzeczki, która także miała miejsce parę minut temu, no to na razie bez jakichś groźniejszych ostrzeżeń. Pięczek. Hofmeister przy linii środkowej, wycofanie. Hofmeister. Szuka korona sposobu na przedarcie się bliżej pola karnego Widzewa. Teraz wycofanie do Kwietnia. Ten do Dziekońskiego. Dziekoński wybija daleko. Pięczek do Błanika. Błanik rozpędza się na lewej flance. Błanik coraz bliżej pole karne. Błanik strzela. Jest jeszcze jeden strzał. Znowu zablokowany. Jest jeszcze Remakl, ale wyjaśnia to wszystko Lirim Kastrati takim zagraniem na uwolnienie, taką świecą. Kwiecień teraz do Dziekońskiego. Nie dopadł do tej piłki Rondić. No i w tych ostatnich minutach korona częściej przy piłce. Kontynuują goście z Kielc to posiadanie, ale teraz zagranie za Tora zdecydowanie za mocne i będzie piłka w rękach Gichiewicza. 37 minuta. Wciąż oczywiście 0-0 w sercu Łodzi. Hanousek. Cyganix. Do szoty. Żyro. Piłka na prawej stronie. Kastrati. Nunes. Żyro. Szota, Rondić, wycofanie do Gikiewicza. No nie może tutaj Widzew na razie znaleźć sposobu, żeby przebić się bliżej pola karnego Dziekońskiego, bo to jest coś, co nie ukrywam, że żeby się przydało, długo takiego widoku nie oglądaliśmy. Zaczęło się obiecująco, ale mam wrażenie, że z każdą minutą tutaj Widzew nam gaśnie. Klimek znowu zwiódł Kwietnia, ale ta wrzutka już bardzo słaba. Ciężko ma dzisiaj Jacek Podgórski z Antkiem Klimkiem. Wygrywa cały czas nasz młodzieżowiec te pojedynki. Faulowany Mateusz Żyro teraz przy linii środkowej, ale już na połowie Kielczan. Znowu widzę w grę. Szota. Cyganix na Rondicia i ma Rondić i jeszcze Cyganix. Wybicie korony na aut wznawia Widzew, konkretnie Marek Hanousek z autu. Szota, Hanousek, fajnie by było skończyć tę pierwszą połowę tak samo dobrze, jak Widzew ten mecz rozpoczął, bo no tak jak mówiłem, tych akcentów ofensywnych, jeśli chodzi o Widzewiaków, jest z minuty na minutę coraz mniej. I o ile ten początek spotkania mógł dawać nadzieję, że tu się coś fajnego będzie działo, to to
to teraz niestety zgasną Widzew w ofensywie. Będzie dla Korony. Mieli co do takiej decyzji arbitra spore pretensje. Zarówno piłkarze, jak i Daniel Myśliwiec. Daniel Myśliwiec zwykle z sędziami nie dyskutuje, także wydaje mi się, że ta pomyłka musiała być ewidentna. Ja akurat powiem szczerze, że nie zwróciłem uwagi na to, co się działo przy linii bocznej, także nie będę tutaj oceniał. Hofmeister. Wieczeń. Dziekoński podchodzi do niego Rondić, ten do Kwietnia, Kwiecień do Podgórskiego, ale to zagranie za mocne, będzie aut dla Widzewa. Poczekamy jeszcze na wznowienie gry, nie wiem co tutaj się dzieje, chyba pokazuje sędzia, żeby Andrzej Cyganik odrobinę się cofnął w stronę własnej bramki. Tak też Andrzej zrobi i gra do Chanowska. Przecięte to podanie, ale Alvarez do Klimka wybija za tor na out. Cyganik do szoty. Mateusz Żyro przy piłce. Szota. Gichewicz. 42 minuta spotkania, czyli niecałe już 4 minuty plus to, co doliczy nam arbiter. Jeszcze pozostało do gry w tej pierwszej części meczu. Nie wydaje mi się, żeby ten czas doliczony był jakoś szczególnie okazały. Alvarez, Cigalnik, no teraz trochę bliżej pola karnego widzę w Pawłowski. Może jakiś przebłysk indywidualności Pawłowski, ale traci na rzecz Podgórskiego, który traci na rzecz Mateusza Żyry. Brawa dla Mateusza za to przejęcie piłki. Cyganik. Hanousek. Alvarez. Hanousek. Szota. Klimek, szeroko na lewej stronie, teraz zagranie do Cyganiksa, jest piłka w polu karnym, Alvarez oddaje do Cyganiksa, jest Pawłowski, strzał Pawłowski, taki lob, ale obok bramki, przyjął sobie piłkę w powietrzu, uderzył z takiego woleja, można powiedzieć, dobra próba, niestety ten strzał obok bramki Korony, ale mogło to sprawić niespodziankę. Dziekoński wznawia grę. 43 minuta. I ma Trondić teraz w pojedynku szybkościowym z Trojakiem, ale zagrał piłkę głową i stracił równowagę Bośniak. Trochę za łatwo, mam wrażenie. Kastrati wycofuje do Gichewicza. Gichewicz, ale tak trochę niechlujnie, prosto pod nogi Remaka. Przepraszam teraz Rafał kolegów. Za tor, szykawka głową Igikiewicz z 5 metra wznowi, bo ten strzał Białorusina niecelny.
Poczekamy jeszcze chwilę z tym wznowieniem gry, bo jeden z koroniarzy leży na murawie. Konkretnie kapitan drużyny Miłosz Trojak podniósł się już z boiska. Chyba będzie wznowienie odrzutu sędziowskiego, tak mi się wydaje. Przekażę Gikiewiczowi piłkę Krzysztof Jakubik. I znowu już widzę Żyro. Alvarez. Hanousek. Odskoczyła mu piłka i tym samym jego zagranie było niecelne, bo piłka pod nogami Dziekońskiego. Kwiecień. Dwie minuty dłużej. Pogramy w pierwszej połowie. Teraz piłka nadal mało, ale nie zdołał jej przyjąć Hiszpan. Gdyby mu się to udało, no to stanąłby oko w oko z Gikiewiczem. Hanousek. No może teraz jakaś szybsza, żwawsza kontra akcja. To by się nam przydało. Castrati ładnie do Alvareza. Alvarez. Alvarez. Rodic. Gol! 1-0. No i właśnie stało się to, o czym mówiłem. Widzew wyprowadził dynamiczną kontrę. Lirim Castrati uruchomił Alvareza, a ten zagrał do Rondicia tylko na dostawienie nogi. No i jeśli tam nie było pozycji spalonej, to Widzew na prowadzeniu za sprawą Imada Rondicia. Poczekamy jeszcze na sprawdzenie, ale na razie cieszmy się z tego gola. Bardzo fajna w końcu szybka akcja Widzewa. Piękne naprawdę podanie Castratiego do Alvareza. No i Zalinsza równie piękną asystę. Fran Alvarez przy tym golu Imada Rondicia. Ale jeszcze sprawdzamy. Jeszcze sprawdzamy, czy tutaj wszystko jest w porządku. Pewnie będziemy rysować linię. Gol uznany. Gol uznany. Wznawia grę Korona. Ale widzę, wrusza po drugiego gola. Alvarez do Klimka. Klimek. Po lukarnym Klimek zablokowany. Będzie rzut rożny. Mamy potwierdzenie 1-0 dla Widzewa, ale teraz szansa na podwyższenie tego prowadzenia, bowiem udaje się do narożnika boiska Fabio Nunes. Fajnie by było zdobyć tutaj jeszcze kolejnego gola podwyższającego to prowadzenie. Nunes w pole karne, jest trochę za wysoka ta wrzutka, jeszcze Castrati. No chciał to zrobić niczym Andrzej Cyganik w meczu ze Stalą Mielec, ale nie uderzył tej piłki tak czysto. Pozycja była mniej więcej podobna. Kończymy pierwszą połowę, mamy ostatni gwizdek Krzysztofa Jakubika. Przypomnę, że no wynik tego meczu bardzo dla nas szczęśliwy od niedawna, no bo w samej końcówce tej pierwszej połowy gola zdobył Imad Rondic. Bardzo fajna akcja. Lirim Castrati podał do Frana Alvareza. Ten strzelił piłkę w szesnastkę takim pasem po ziemi. Rondic dopełnił formalności. Otworzył wynik tego spotkania. Czekamy na więcej goli po przerwie. Obie drużyny schodzą do szatni, ale wydaje mi się, że można być zadowolonym z tej pierwszej połowy w wykonaniu Widzewa. Liczymy, że po przerwie to prowadzenie zostanie podwyższone. No i ja oddaję głos do studia, do Marcina i Maćka. My słyszymy się za kilkanaście minut. We'll be right back.
Radio Widzew w rytmie serca Łodzi. No i trzeba przyznać, że my to w naprawdę fajnych i miłych nastrojach przystępujemy do tej przerwy. Ja już się bałem, że tutaj będę musiał opowiadać, wymyślać jakąś nową kwadraturę koła, robić odnośnie tej pierwszych 45 minut, a tu się jednak okazuje, że Widzew w jednej z ostatnich akcji meczu dał nam sporo przyjemności. Bramka strzelona i Matt Rondich, przypomnijmy, 45 plus chyba minuta doliczona, 46, by tak można było powiedzieć. 1-0 Widzew prowadzi aktualnie z Koroną. Po spotkaniu, które na początku według mnie było bardzo fajne, w porządku, wydawało mi się, że w tych pierwszych 10 minutach my już strzelimy gola, okazuje się, że jednak Korona wytrzymała te nasze ataki, potem to spotkanie się mocno uspokoiło i zrobiło się takie dosyć spokojne, no nic tak za wiele się nie działo, ale na końcówka znowu należała do Widzewa. Słyszę, że Maciek jest już ze mną. Maćku, czy ty masz podobne spostrzeżenia, że Widzew bardzo chciał strzelić bramkę od razu na samym początku, usiadł na Koronie, nie udało się to, potem trzeba było odpocząć, dopiero końcówka znowu taka przewaga łodzian. No wiesz, no konkretnie to trzeba pytać trenera, czy rzeczywiście tak to zakładało, natomiast rzeczywiście takie można odnieść wrażenie, że te pierwsze 10 minut powiedzmy to było takie wyraźne prowadzenie gry przez Widzewiaków i przewaga dość wysoka, kilka okazji strzeleckich, tylko brakowało celności, brakowało gdzieś te kropki nad i. Później Korona się trochę otrzasnęła, było trochę dośrodkowań, tam chyba 2 czy 3 zrzuty rożne, więc Widzew lekko spuścił z tonu, natomiast to, co mi się tutaj podobało, tylko że to jest bardzo takie, powiedziałbym, śliskie, mianowicie bardzo takie no niepewne, mianowicie tym razem opłaciło się to, natomiast innym razem nie musiałoby, takie bardzo spokojne, cierpliwe, konsekwentne granie bez takiego atakowania na hura. Mam wrażenie, że tak od 30 minuty Widzew, mając świadomość uciekającego czasu i tego takiej świadomość, że być może 0-0 na przerwę to nie będzie zbyt sytuacja zbyt taka dla zespołu, za którą należy go chwalić, zero celnych strzałów, ale nie było widać, żeby to gdzieś zamąciło ten spokój i zejście z obranej drogi, jeżeli chodzi o takie granie w piłkę. I to jest, co mi się to podoba, bo były takie momenty w tym sezonie, całkiem niedawno nawet trener Myśliwiec po meczu w Krakowie, czyli tym ostatnim przed przerwą reprezentacyjną, właśnie mówił, że no, nie może Widzew pozwalać sobie narzucać warunków gry, które sugeruje, czy które próbuje robić, co próbuje robić przeciwnik, i my musimy cały czas konsekwentnie starać się grać swoją piłkę. Jeżeli to jest taki, bo to oczywiście może być zbieg okoliczności, tego się na razie nie dowiemy, ale jeżeli to jest element, czy efekt zmiany podejścia i świadome, pragmatyczne, całkowicie nie instynktowne, tylko świadome dążenie do budowania przewagi, ale powolutku, na zasadzie wierzymy w swoje umiejętności, w swój plan i to się w pewnym momencie powiedzie, no to brawo, tak? No bo trudno być bardziej skutecznym, jeżeli z 40, tam chyba 7 minut trwania pierwszej połowy oddajesz jeden celny strzał na bramkę i to jest strzał, który daje ci gola, no to jest znaczy, że 100%, więc mówię, to nie zawsze się musi udać, natomiast udało się, więc jeśli takie było założenie, żeby rozgrywać cierpliwie, konsekwentnie, spokojnie, bez podpalania się, bez rzucania się jak do pożaru, no to tym razem się to opłaciło, przynajmniej jeżeli chodzi o pierwszą połowę. To znaczy, wiesz, to co ty aktualnie teraz omówiłeś, to ja już zauważyłem w meczu z Legią Warszawa, gdy graliśmy i wygraliśmy to spotkanie 1-0, takie cały czas granie absolutnie tego samego, bez jakiejś gry na hura, spokojnie dochodzenie do kolejnych sytuacji strzeleckich, no wiadomo, tych strzałów jak na lekarstwo, niestety celnych tym bardziej, ale jednak cały czas próba gry swojej. Podobnie było w Krakowie, tam niestety no błąd Gikiewicza spowodował bramkę na 1-0, potem Widzew wiadomo dał radę nawet odwrócić ten mecz i prowadziliśmy w pewnym momencie, ostatecznie się skończyło jak skończyło, ale dzisiaj widzę dokładnie to samo. Dostajmy piłkę i my mamy plan na ten mecz. Jeżeli pozwolisz, że ci przerwę, bo zgadzam się z tobą rzeczywiście, natomiast musimy pamiętać, że te mecze właśnie w Krakowie to było trochę inne granie, Widzew wtedy nie był sobą, natomiast jeśli chodzi o Legię, to moim zdaniem to było bardziej usprawiedliwione, no bo jednak mieliśmy większy respekt przed klasą przeciwnika. Legia ma swoje problemy, wiedzieliśmy, że przystępuje do meczu z Widzewem lekko
lekko w kryzysie, lekko w dołku, no ale mimo wszystko to jest Legia Warszawa, więc tą naszą taktykę można było rozumieć taką pragmatyczną, taką bardzo stanowaną, przez to, żeby w razie czego za mocno się nie odkryć, żeby nie przegrać całkiem w ogóle tego spotkania. Natomiast dzisiaj, no tutaj nie ma się czym zasłonić, tutaj nie ma, nie możemy powiedzieć, że no, schodzisz na przerwę po pierwszej połowie przy wyniku 0-0 bez oddanego celnego strzału, kiedy przeciwnik to jest drużyna, która rozpaczliwie broni się przed spadkiem, która gra na wyjeździe, która dodatkowo jest bez 7 podstawowych zawodników, czy 7 w ogóle zawodników z pierwszej drużyny, którzy są kontuzjowani, plus jeszcze nie masz kontaktu takiego stabilnego ze swoim trenerem. No, wtedy byłoby to trudniej wytłumaczyć, więc byłyby to takie okoliczności meczu bardziej sprzyjające do tego, żeby jednak się trochę podgrzać, żeby jednak trochę pójść na hura, a wytrzymali, nie zrobili tego, a mimo wszystko prowadzą. Także jeżeli, nie wiemy, czy to był zamysł celowy, ale jeżeli tak, to brawo. No tak, tylko że wiesz, ja tak się właśnie zastanawiam, ta kwestia gry tego Widzewa, bo przeczytałem taki komentarz w trakcie pierwszej połowy o tym, że dwie drużyny wyglądają tak, jakby się w święta najadły za dużo sałatki jarzynowej, prawda, i taki to jest mecz. Uśmiechnąłem się trochę pod nosem, ale może Widzew właśnie specjalnie w ten sposób troszeczkę usypia też przeciwnika takim ciągłym mieleniem, takim ciągłym graniem, no bo zobacz, że my akcje budujemy w sposób bardzo, bardzo podobny. Mamy może 2-3 sposoby rozegrania tych akcji, ale one z reguły wyglądają tak samo, prawda? I teraz pytanie, jeżeli będzie mocny przeciwnik, który to zrozumie, ustawi odpowiednio zawodników, to będzie umiał to przeciąć? Dwa, czy może potrzebni są odpowiedni zawodnicy, żeby dopiero z takim Widzewem mogliby coś powalczyć? Bo to też jest, wiadomo, no, tak samo jak z Manchester City, wiadomo, każdy wie, że oni będą klepać i wymienią 30-40 podań, zanim akcję stworzą, prawda? No ale jednak nikt na świecie prawie nie potrafi ich zatrzymać, prawda? Niby takie proste. Tutaj widzę tak samo. Arsenał wczoraj potrafił. No tak, po raz pierwszy od 57 spotkań. Tak. 57 starcie bez strzelonej bramki u siebie, ale zachowując proporcje, no wiesz co, wydaje mi się, że ja bym się tutaj trochę nie zgodził. Znaczy, to jest normalne, że jeżeli będziesz miał trudniejszego na papierze przeciwnika, to jest prawdopodobieństwo, że twoje mechanizmy nie zadziałają, jest większe niż kiedy masz przeciwnika, który jest osłabiony kadrowo, plus dodatkowo jeszcze zdobył do tej pory przed tym meczem 8 punktów mniej niż ty, więc to jest jasne. Moim zdaniem najważniejszy jest wynik. Wynik wszystko tłumaczy, wynik jest na razie pozytywny. To Widzew tworzył sobie sytuację. Przeciwnik też miał poprzeczkę. Tam sprawdzana była jeszcze ewentualna pomyłka Cyganiksa, czy tam nie było faulu na jednym z rywali. Ostatecznie na szczęście puszczono grę, ale jeżeli trafiłby chyba Bartosz Kwiecień w tej sytuacji, to gol byłby uznany, tak? No bo przecież to nie byłoby po co sprawdzać ewentualnego karnego dla Korony, bo piłka jest w siatce. Więc to była chyba jedyna przez całe 47 minut sytuacja strzelecka Korony, poza kilkoma dośrodkowaniami nie mieli nic. Troszkę brakuje mi, mówisz o tym takim lekkim wrażeniu, że się trochę przyjedli piłkarze. O Koronie nie chcę mówić, bo nie mam takiego punktu odniesienia, natomiast jeśli chodzi o Widzew, nie widzę tego za bardzo. Troszkę może jest moim zdaniem za bardzo taki senny, za mało energiczny jest Fabio Nunes, zwłaszcza w tej fazie defensywnej, bo były takie dwa momenty, kiedy on był za daleko i Błanik między innymi mógł dobry strzał oddać i nie było tego doskoku, albo do tego doskoku ani do dośrodkowania, ani do blokady strzału, więc tu się musi trochę bardziej orientować Fabio. Natomiast pozostali zawodnicy, myślę, że Widzew chce grać po prostu swoją piłkę, czyli chce grać swoje schematy, granie głównie na wolną przestrzeń. Tak padła ramka, Castrati zagrywa na wolne pole do Alvareza, te się fajnie zabiera, zagrywa do Rondicza, który po drodze też zdołał wyjść ten krok przed obrońcę, no to był ten klucz, no i trafił, więc moim zdaniem widzę, chciał grać w tej pierwszej połowie w piłkę, konsekwentnie powoli swoje, a Korona bardziej chciała nam tutaj ten mecz tak sprowadzić do czegoś takiego, co robiła Krakowia w meczu u siebie, czyli do walki, do podejścia wyżej, do takiej agresji w grze, no bo po piłkarsku tutaj jesteśmy po prostu lepsi, no ale dopiero musieliśmy do 46 minuty de facto czekać, żeby się to po prostu przekuło na bramkę. No nieraz tak jest. Tak teraz patrzę, bo było przez chwileczkę na Kanal Plus pokazywane taki skrót z pierwszej połowy i najciekawsze sytuacje. I teraz też dopiero zauważyłem, że ta bramka strzelona przez Rondicza, Widzew stworzył wcześniej dwie bardzo podobne sytuacje. Czyli też zejście na prawą stronę, próba zejścia do środka, tylko dwa razy Rondicz nie zdążył, do trzecim razem właśnie zdążył. I no i to też jest taka powtarzalność, że my mimo wszystko próbujemy w pewien jakiś tam schematyczny sposób rozwiązać tę sytuację. Dwa razy dochodzimy do sytuacji, ale zawodnik ten na szpicy nie dochodzi. Za trzecim razem ostatecznie się to udało. No i właśnie, teraz jeszcze pytanie odnośnie Rondicza. Czy uważasz, że tą bramką
Neymar Rondić doprowadził do tego, że jednak wyjdzie na drugą połowę, bo ja byłem już bliski tego, żeby powiedzieć tutaj, że chyba jednak potrzeba zmiany tego napastnika i Jordi Sanchez będzie potrzebny. A tu proszę, taki przyjemny psikus z jego strony. Nie wiem, czy ta zmiana byłaby faktycznie planowana, bo tam po prostu grupka ruszyła do rozgrzewki, to tam oni się tak zmieniają, idą czwórkami do rozgrzewki zawodnicy z pola na zmianę, no, ale to prawda, że dzisiaj Neymar Rondić tak nie do końca mi się podoba, znaczy starał się, ale brakowało mu trochę jakości, utrzymania się przy piłce, takiego wprowadzenia trochę spokoju, bezradny był trochę wobec tych takich twardych obrońców korony, no ale koniec końców w najważniejszym momencie, czyli w sytuacji, kiedy trzeba urwać się obrońcy, wyjść dobrze na podanie i z paru metrów bramkarza pokonać, to zrobił to jak należy, więc ja się jeżeli nie będzie żadnych wymuszonych kwestii, to żadnych zmian się nie spodziewam. Powiedz mi... Sanchez zapewnie, tak, przepraszam, jeszcze jestem z postscriptum, ale pewnie gdzieś tak w okolicach 60 minuty, no bo on jest też prawie miesiąc bez grania, tak, miał po tym takim maratonie pucharowo-ligowym wypadł z kontuzją i od tej pory nie grał, więc jest też będzie tak pewnie 30-25 minut dostanie Jordi, żeby stopniowo się z powrotem aklimatyzować. Nie grał w meczu, no ale też pamiętajmy, że były prawie spory czas teraz na przerwę reprezentacyjną, więc to też nie miał gdzie za bardzo zagrać, prawda? No ale to okej. Okay. Prawdopodobnie wejdzie, tak jak powiedziałeś, 60 minuta pojawi się na boisku, no bo żeby gdzieś tam zaczął w końcu znowu te swoje minuty łapać i odpowiednią grę. Ja tak jeszcze chciałem wrócić na chwileczkę do Antoniego Klimka, bo to jest nasz młodzieżowiec w dzisiejszym meczu. Drugi jest na ławce, czyli Dawid Tkacz. Jeżeli chodzi o kwestię Klimka, on znowu sporo próbuje, jednak ta lewa strona w jego wykonaniu naprawdę bardzo, ale to bardzo może się podobać. On gdzieś tam próbuje gubić tych zawodników Korony, czy to Podgórskiego, czy też Zatora. No i brakuje mu tylko chyba takiego trochę stempla, żeby dzisiaj znów zaakcentował coś miłego, coś fajnego i oby Antyklimek gdzieś też się nam odpowiednio w tym meczu zameldował. Maciek, jakie zmiany? Znaczy, teraz na początek drugiej połowy chyba żadnych. Powiedzieliśmy, że Jordi Sanchez, a Sebastian Kerk nie wejdzie wcześniej, żeby też już znowu łapać kolejne minuty do gry? Czy mimo wszystko jednak nie będziemy tacy bardzo ofensywni? Nie wiem na ile jest gotowy na jaki okres gry, więc no nie ma kto wejść, tak? No bo jest jeszcze Juan Ibiza, chociaż akurat stoperów się rzadko zmienia. Jest Diliberto, który ostatnio szans nie dostawał, jest Kun, jest Silva, Kerk wspomniany, Tkaczek, jak powiedziałeś, Sanchez. Mówiliśmy, no ta ławka wygląda całkiem ciekawie, więc myślę, że ci zawodnicy, którzy będą wchodzić, z czasem nie będą jakoś specjalnie obniżać poziomu. Jeszcze nam dzisiaj się nie pokazał jakoś specjalnie mocno Bartek Pawłowski, a to jest piłkarz, który moim zdaniem zagra dwie takie mocno przeciętne połowy, więc myślę, że coś w drugiej z jego strony zobaczymy. Nie wiem, czy ja bym tak miał się zabawić, to powiedziałbym, że on za chwilę gdzieś w drugiej połowie może na 2-0, na przykład Bartek Pawłowski zmienię swój scenariusz z 1-1 na 2-0 i dopiero później Korona, zobaczymy. No na razie jest dobrze, tak? To Korona się musi martwić, jak nas pokonać, jak odrobić straty, bo w tym momencie mamy 3 punkty, 11 przewagi nad Koroną bezpośrednio w tabeli i 12 tak naprawdę, bo tak wynika z bilansu bezpośredniego. Więc sytuacja jest bardzo fajna i oby tak dalej. Oby tak dalej. Mówiłeś o Bartku Pawłowskim, no właśnie tutaj zapomniałem o tym powiedzieć, to była jedna z pierwszych rzeczy, którą sobie podałem, a Mikołaj też mówi, żebyśmy zaraz wracali, to już tylko skończę. Szkoda mi Bartka Pawłowskiego i jego decyzyjności na początku, bo on miał dwie takie bardzo fajne sytuacje, że wystarczyło pod ladę zapakować. Ostatecznie jednak tego nie zrobił, szkoda, bo może wcześniej było prowadzenie 1-0. Dobra, my będziemy oddawać głos do Mikołaja Janusika, natomiast tak, informacje takie jeszcze, ogłoszenia duszpasterskie. Nie ma dogrywki bezpośrednio po meczu. Maciek Wojciech będzie dzisiaj w dogrywce, prawdopodobnie z Maćkiem Winczewskim, to się jeszcze okaże, ale ta dogrywka rozpocznie się chwilę później. Maciek, 20 czy trochę później jeszcze? No, te okolice mniej więcej. Ciężko mi jest obiecać co do minuty, więc bądźcie czujni. Stay tuned, zaglądajcie na YouTube'a, jak tylko, bo pojawi się nowy film, więc jak tylko wystartuje film z dogrywką, to ruszamy. To może być, to będą okolice 20 godziny, tak? Mniej więcej. Dobra, a ja Wam dziękuję serdecznie za to, że no mogłem tutaj dzisiaj z Wami być. Słyszymy się w grillu w środę, natomiast teraz wracamy i oddajemy głos już do Mikołaja Janusika. Druga połowa, widzę w Korona. Radio Widzew w rytmie serca Łodzi. Mecz. Wracamy do serca Łodzi na drugą połowę meczu Korony
No jest Widzewem, Widzewa z koroną. Przypomnijmy, że pierwsza część spotkania zakończyła się wynikiem 1-0 dla Widzewiaków. Gol w samej końcówce tej pierwszej części meczu strzelony przez Imada Rondicia, który dokłada kolejne ligowe trafienie w tym sezonie. I Widzewiacy prowadzą, i Widzewiacy właśnie wracają także na płytę Serca Łodzi, bo wcześniej byli już tam podopieczni Kamila Kuzery, który swoją drogą, o tym nie wspomniałem, dzisiaj nieobecny na ławce rezerwowych, zastępuje go jego asystent, a sam Kamil Kuzera zasiada na trybunie prasowej tutaj nieopodal mnie. Obie drużyny już na boisku, piłkarze wracają na swoje pozycje, a ja mam wrażenie, że zarówno w jednej, jak i w drugiej drużynie nie zaszły żadne korekty. Tak mi się przynajmniej wydaje. To jeszcze będzie trzeba zweryfikować. W tej drugiej części meczu Widzewiacy będą atakować na zegar, a koroniarze na tę połowę boiska, na bramkę, za którą zasiadają ich kibice. Także tak to będzie wyglądało. Fran Alvarez gotowy do wznowienia gry, bo to właśnie Widzewiacy rozpoczną drugie 45 minut. Miejmy nadzieję, że to prowadzenie zostanie utrzymane, co najmniej, a najlepiej jakby zostało podwyższone. Wznawiamy grę. Alvarez do Mateusza Żyry. Żyro szeroko na lewą stronę od razu do Rondicia, ten klatką piersiową do Polskiego. Pawłowski szeroko do Nunesza, już widzę w podpolem karnym korony. Nunes, Fabio Nunes do linii końcowej, ale trochę chyba sam się zagubił w tym, co chciał zrobić. Hanousek teraz pięknie zbiera piłkę. I co tu będziemy mieli? Bo jakieś pretensje ewidentne do arbitra ze strony Widzewiaków, ale chyba skończy się to. No właśnie, czym to się skończy? Bo nie wiem, mamy trochę taki chaos. Będzie... Nie wiem, czy tu coś sprawdzamy? Będzie piłka dla Widzewa? Zrzutu sędziowskiego wznowiliśmy grę. W każdym razie, no nie wiem dlaczego, ale wznowiliśmy. I gramy dalej. Castrati, Nunes. Do Castratiego, ale wyjaśnia to Hofmeister i wybija no właśnie, wydawało mi się, że wybija na aut, ale będzie piłka dla korony, więc jeszcze tam musiał któryś z Widzewiaków dotknąć. Pięczek ładnie opanował piłkę Dalmału, no i rusza Hiszpan. No trzeba przyznać, że jedna konkretna sytuacja korony w tej pierwszej części meczu, wtedy kiedy piłka odbiła się od poprzeczki. Poza tym to raczej dyskretnie korona w ofensywie. Teraz strzelenie piłki na piąty metr. Trzeba uważać, Błanik. I będzie korner. Korner dla gości z Kielc. Dawid Błanik udaje się do narożnika boiska. No i jest, tak jak mówiłem, bez żadnych korekt obie drużyny przystępują do drugiej połowy tego meczu. I Błanik z narożnika boiska. Błanik na dalszy słupek. Czy ktoś to zamknie? Tak jest. Gikiewicz broni. Mamy dużo szczęścia. Piłka utrzymana jeszcze w boisku. Rondić. Będzie kolejny korner. Tam, tak jak mówiłem, strzelenie piłki na dalszy słupek. No i wydawało mi się, że interwencja Gikiewicza sprawiła, że ta piłka nie padła do siatki, ale teraz Błanik, takie wstrzelenie futbolówki gdzieś w okolice linii bramkowej. No i mało brakowało, a ta piłka bezpośrednio wpadłaby do bramki Gikiewicza. I mamy trzeci rzut rożny z rzędu, także z wysokiego C rozpoczyna korona. Tym razem narożnik
boiska, przy łączeniu trybuny B i C, jest strzał głową niecelny i teraz już chyba kornera nie będzie, to będzie wznowienie z piątki Gikiewicza. Dobrze, trzeba trochę grę uspokoić. Gikiewicz, Żyro, Castrati, Szykawka, Błanik. Błanik w pojedynku z Castratim, ale dobrze. Kosowianin wybija na od. Ale czujnie w defensywie Lirim Castrati, ale w ofensywie także możemy go wyróżnić. No chociażby za tę akcję bramkową, o której kilka razy wspominałem. Bo... bo podał do Alvareza, który zaliczył asystę, ale teraz Pięczek w pole karne z autu. Trzeba to wybić, żeby tu nie było problemów. No właśnie jest strzał. Strzał dość mocny. Uderzał Martin Remakl, ale ten strzał ze skraju pola karnego niecelny. No i Castrati. Na aut Miłosz Trojak. Szybko wznawia Fabio Nunes. Chciał szybko wznowić, ale można powiedzieć, że nie miał z kim grać. Brakowało tu kolegów. No i oddał piłkę Alvarezowi. Żyro do szoty, przy linii środkowej Serafin, teraz szeroko do Ciganiksa. Szykawka. Trojak. Szeroko do Pięczka, rozpędza się Marcel Pięczek i takie wstrzelenie do środka, do Szykawki. Tam jeszcze będzie to zamykał Podgórski, ale szybszy Gikiewicz. Przeczekanie będzie wznawiał od razu Rafał. Żyro. Szota. Ciganiks. Aut dla Widzewa. Ciganiks znowu. Alvarez, Castrati. Nunes, zewnętrzną częścią stopy do Klimka, rozpędza się Klimek, skraj pola karnego, Klimek, ale nie będzie z tego niestety nawet rzutu wyrożnego, bo dopadł do piłki Dziekoński, jeszcze otarła się o nogę jednego z obrońców i w posiadaniu futbolówki jest Korona. Podgórski. Nagranie po linii w kierunku Remakla. Jeszcze raz proszę Państwa goście, postawili się do wigór na własnej drużynie. Będzie rzut rożny? Nie, wznowi Gikiewicz od bramki. 53. minuta meczu. Ja patrzę w kierunku Widzewiaków, którzy się rozgrzewają. Tam jest Dominik Kun. Jest Juan Ibiza, Jordi Sanchez i Sebastian Kerk. No tak jak wcześniej mówiłem, dość spore pole manewru ma dzisiaj Daniel Myśliwiec, jeśli chodzi o tych rezerwowych. Ta sytuacja zdrowotna w drużynie coraz lepsza. Ale wróćmy do tego, co na boisku, bo tam Ciganik do Pawłowskiego, który teraz ma dużo miejsca, żeby się rozpędzić. Jest już na połowie Korony. Pawłowski, faulowany teraz, ewidentnie. Przez jednego
Skoroniarzy. Będzie rzut wolny i szansa na wstrzelenie piłki w szesnastkę. Jest wrzutka. Nikt tego niestety nie zamknął. Jeszcze Cyganik. No, wszyscy życzyliśmy sobie tego, żebyśmy tu mieli powtórkę gola ze Stalą, bo pozycja podobna. Także strzał lewą nogą, ale tym razem strzał wylądował na siatce oddzielającej trybuny od boiska. Także no, nie zawsze jest niedziela, można powiedzieć. Teraz wypuszczony Błanik, jest przy nim Żyro. Musi Mateusz tutaj stanąć na wysokości zadania. Błanik z kraj pola karnego i Żyro interweniuje czysto. Wybija piłkę, leży na boisku Błanik i rusza Widzew z kontrą Rondić do Klimka. No i musi się teraz Antek rozpędzić, ale rozpędził się za bardzo, bo za bardzo sobie piłkę wypuścił i kończy się to niestety stratą. Tam jest już Remakl i wypuszczony prawą stroną Zator. Dominik Zator. Zator. Brawa dla Kanolska i jest odbiór. Trzeba teraz ruszyć z kontrą. Klimek do lewej nogi. Oddał do Pawłowskiego. Brawa dla Antka, bo sprawił, że dalej Widzew jest przy piłce i Pawłowski się rozpędza. Oddaje do Klimka. Klimek w pojedynku z Zatorem przed polem karnym oddaje do Pawłowskiego. Pawłowski do linii końcowej, faulowany Bartek Pawłowski przy linii końcowej. Dość ostry kąt, chyba za ostry na strzał, ale ale kto wie, no, jeśli do piłki podejdzie Bartek Pawłowski, to wydaje mi się, że nie ma rzeczy niemożliwych. Pytanie tylko, czy tak się stanie. Jeśli chodzi o koronę, to szykowane są dwie zmiany. Młodzieżowiec Jakub Konstantyn z 19, a także Daniel Trecho. Nie wiem, czy ta zmiana już, czy za chwilę po tym rzucie wolnym, ale tych dwóch piłkarzy na boisku się pojawi. To są gracze oczywiście ofensywni, także no może boisko opuści Dalmau, może Błanik, może Podgórski. Zobaczymy, ale ta zmiana jeszcze za chwilę. Jest strzał i gol! Gol! Fran Alvarez dokłada do asysty w tym spotkaniu gola. No i mówiłem, że wydaje mi się, że tutaj nie będzie strzału. No to jednak Fran Alvarez pokazał, że można i idealnie tę piłkę do siatki skierował. Ależ to jest gol! Fran Alvarez na 2-0. Podwyższone to prowadzenie łódzkiego Widzewa, no i tak jak powiedziałem, Alvarez najpierw asysta, a teraz bramka, kolejna już w tym sezonie i druga z rzędu bramka w sercu Łodzi tutaj przed tą wspaniałą publicznością, także Widzew podwyższa prowadzenie. Piękny gol naprawdę, pięknie uderzył Fran Alvarez. 2-0. I są te zmiany w koronie. Strzec z boiska Dalmau. I jeszcze jeden zawodnik. Na razie nie wiem, który. Dalmau i Podgórski opuścili plac gry. Wybija na outshota i out dla korony pod polem karnym. Zator, Remakl, zablokowany i musi korona trochę oddalić się od naszego pola karnego. Kwiecień, ale to zagranie no zupełnie nieudane, znowi z autu za chwilę
Castrati w samym narożniku boiska. Nie Castrati, a jednak Alvarez przy piłce, ale gra do Castratiego, który teraz takie wybicie na uwolnienie nam prezentuje. Jest przewinienie, będzie piłka dla Widzewa. Gikiewicz. Do Mateusza Żyry, ten do Castratiego i wycofanie do Gikiewicza. Jest Ciganix. Remakl. I będzie rzut rożny dla drużyny gości. Piłka już ustawiona w narożniku boiska, 60. minuta. Jest rzutka na dalszy słupek, ale nie doskoczy do tej piłki Trojak i znowu Gikiewicz. Z piątki. Czekamy na wznowienie. I Hanousek rusza w kierunku połowy gości. Hanousek chciał zagrać do Rondicia. Niecelne to podanie, ale dojdzie do piłki Nunes. Nunes spokojnie do Mateusza Żyry. Alvarez. Nunes. Żyro. Alvarez utrzymał się, widzę, przy piłce. Castrati. Ale przejmuje Konstantyn. Niedokładnie. Castrati niestety. No i Trecho. Daniel Trecho do Błanika. I teraz otwiera się szansa przed Widzewem, ale czujnie Bartosz Kwiecień. No te pojedynki Widzewa z Koroną w ostatnich sezonach są dość częstym zjawiskiem, bo razem byliśmy w pierwszej lidze, później razem awansowaliśmy do Ekstraklasy, także od sezonu 20-21 mierzymy się z Koroną co sezon. Ostatnie zwycięstwo tutaj w sercu Łodzi. To jest zima 2021 roku. Na chwilę zamarłem, bo blisko było straty Marka Hanowska, jednak tak się nie stało i wypuszczony Imat Rondić. Do wątku historii tych pojedynków wrócimy za chwilę. No możemy właściwie już wrócić, bo nic tutaj groźnego się nie stanie. Ostatnie zwycięstwo Widzewa z Koroną domowe. To jest zima 2021. Wtedy wynik taki sam jak teraz, 2-0. Gole dla Widzewa strzelali Paweł Tomczyk i Piotr Samiec-Talar. Potem oczywiście było jeszcze zwycięstwo w Kielcach w listopadzie 2022 roku. Wtedy Mato Miloš w doliczonym czasie gry zapewnił Widzewowi 3 punkty. No a to spotkanie pierwsze wrześniowe z tego sezonu to remis 1-1. 22 września dokładnie. Czyżycki otworzył wynik tego meczu. Mateusz Czyżycki, który dzisiaj na ławce rezerwowych. A wyrównał Bartek Pawłowski z rzutu karnego. Ale wróćmy do tego, co dzieje się na murawie. Klimek ściga się z zatorem. Klimek do Ciganiksa. Ciganiks do środka zablokowany. Jeszcze Nunes, uderz! Zablokowany niestety. A tam jeszcze chyba był faul albo offside, chyba faul. W każdym razie no nie będzie przez najbliższą chwilę piłki w siatce Korony niestety. Cztery trybuny teraz w sercu Łodzi. Bawią się kibice. No dzisiaj ta, można powiedzieć, że piłkarze z formą dojechali. Pogoda także sprzyja temu, żeby tutaj było wyjątkowo dobre widowisko na trybunach. Bawią się kibice.
w ten poniedziałek wielkanocny w sercu Łodzi. No w ostatnich latach widzę Widzewiacy, jeśli grywali w Wielkanoc, to zazwyczaj w Wielką Sobotę. Przed rokiem pamiętamy starcie ze Stalą Mielec, wtedy niestety przegrane przez Widzew 0-2 tutaj w sercu Łodzi. W 2022 roku to był mecz z kolei z Puszczą Niepołomice w Wielką Sobotę. Wtedy Dani Villanueva zapewnił Widzewowi 3 punkty w doliczonym czasie gry i zwycięstwo 1-0. Bardzo ważne, jak się później okazało w kontekście awansu do Ekstraklasy. Rusza Widzew z kontrą, rusza Klimek, ale musi oddać tę piłkę i oddaje do Pawłowskiego. Rozpędza się Bartek lewą stroną. Bartek Pawłowski, Pawłowski do środka, do Rondycia, ale tam interweniuje Miłosz Trojek ślizgiem. Będzie aut pod polem karnym dla Widzewa. Pawłowski będzie wykonywał ten aut. I wycofanie. Szota. Żyro. 65. minuta. Kanałsek. Szota. Żyro, Gikiewicz, Żyro, Castrati, Alvarez. Już jesteśmy na połowie Kielczan. Nunes. Żyro. Gikiewicz. Spokojnie do Serafina Szoty. No stara się teraz Widzew uspokoić trochę grę, kontrolować to, co się dzieje na boisku, utrzymać ten wynik. A jeśli nadarzy się okazja, to nie mielibyśmy nic przeciwko podwyższeniu jeszcze tego prowadzenia. Pawłowski, ale teraz chciał zagrać tak w uliczkę do Alvareza. To się niestety nie udało. Cały czas Pawłowski znowu zablokowany. Jest Trojak, Trecho. Tu dużo teraz przypadku. Ale wypuszczony jest teraz Konstantyn, wyjdzie do tej piłki Gikiewicz, nagrodzony za tę interwencję brawami, ale zagranie prosto pod nogi Trojaka. Remakl doskakuje do piłki Pawłowski i mam wrażenie, że naprawdę to ostatnie kilkanaście sekund bardzo chaotyczne. Sporo przejęć, strat, jakichś dziwnych zagrań, ale wydaje się, że to już koniec tego i spokojnie. Szota przy piłce oddaje teraz do Castratiego. Patrzę, czy są szykowane jakieś zmiany w Widzewie. Na razie nie. Do grona rozgrzewających się dołączył natomiast Ernest Terpiłowski. Jest tam także Dawid Kacz i zdaje się, że Noah Diliberto. No i zobaczmy. Klimek. Klimek z kraj pola karnego. Antek Klimek do lewej nogi. Klimek i będzie... Rzut rożny, albo i nie, bo to będzie przewinienie. Tam faulował jeden z obrońców Korony Klimka w momencie. W momencie, kiedy Klimek starał się piłkę zastawić, żeby ta wyszła na rzut rożny i będzie rzut wolny, który od rzutu rożnego będzie się różnił tym, że piłka jest, myślę, jakieś pół metra bliżej bramki Dziekońskiego. No i zobaczmy, wrzutka w pole karne, zamknie to Żyro. O, nie wiem, czemu sędzia przerwał grę, powiem szczerze. W każdym razie wznawia Korona. Jest Pięczek. On już rusza tutaj dynamicznie, jest na naszej połowie. Jest także Jakub Konstantyn, Trecho i brawa teraz dla Widzewa, bo ta piłka przejęta, Nunes, ale tu trzeba
dynamiki, Rondić. Mam wrażenie, że tu trochę zabrakło takiego zdecydowania. No z drugiej strony mamy wynik, także może jest to poniekąd zrozumiałe, że widzę, w jaką tak mocno się nie spieszy. Żyro, Castrati, Lirim Castrati, szeroko, Nunes. Żyro. Michiewicz. Castrati, Żyro. Klimek. Zablokowany. Jest tam jeszcze Cyganik, który gra do Rondicia. Ma teraz sporo miejsca i ma Rondic. Gra do Alvareza. To jest sytuacja 3-2. Alvarez do Nunesa. Fabio Nunes strzela. Zablokowany niestety. Będzie to tylko rzut rożny. Szkoda. No bo mam wrażenie, że można tu było wycisnąć zdecydowanie więcej. Ale cieszmy się tym rzutem rożnym. 70. minuta spotkania. A do wejścia na boisko gotowy Jordi Sanchez. No przypuszczam, że będzie to po prostu zmiana 1-1. A plac gry opuści w takim wypadku Imad Rondić, a w ekipie gości gotowy do wejścia jest Petteri Forsell, ogłoszony dosłownie kilka dni temu jako zawodnik Korony. On tutaj już kiedyś grał, on grał także w Stali Mielec, w Miedzi, Legnica chyba też, jeśli się nie mylę, ale jest zrzutka zdrożnego, wybita piłka pod nogi Cyganiksa, wracając do Forsella, no szybko zgłoszony do rozgrywek i dzisiaj będzie miał, jak widać, szansę na debiut. Jest rzutka, wybijają Kielczanie, będzie rzut rożny. Będzie rzut rożny, czy teraz te zmiany? Chyba jeszcze nie, chyba po rzucie rożnym, nie chcą tu niczego obie drużyny zmieniać przed tym kornerem. I z narożnika boiska Nunes na krótki słupek strzela Rondić, strzela nad bramką i teraz będą te zmiany. Zejdzie w Koronie z boiska Błanik, za niego Petteri Forsell, no a tak jak mówiłem, zejdzie Imad Rondić, nagrodzony brawami przez publiczność zgromadzoną dzisiaj w sercu Łodzi. Przypomnę, że to jest strzelec gola otwierającego wynik w tym meczu. Opuszcza boisko Imad Rondić, za niego Jordi Sanchez. No i dostaje Jordi Sanchez 20 minut, żeby, można powiedzieć, trochę porywalizować z Rondiciem. Rondić gola strzelił. Zobaczymy, jak odpowie Sanchez. Alvarez ma teraz sporo miejsca przy linii środkowej. Alvarez z Jordi, jeszcze raz do Alvareza. Alvarez pięknie teraz szeroko do Klimka. Klimek w narożniku boiska jest Pawłowski, Bartek Pawłowski, Pawłowski. Jest jeszcze Alvarez i zabrakło tu, mam wrażenie, odrobiny szczęścia, żeby ktoś to zamknął uderzeniem. Wybijają koroniarze i piłka pod nogami Gikiewicza. Jest Andrzej Cyganiks. Szota. Żyro. Szota. Alvarez. Ależ teraz się niesie doping w sercu Łodzi. No ta atmosfera tutaj dzisiaj naprawdę wspaniała. Żyro. Gikiewicz, Żyro, Castrati, spokojne wycofanie do Gikiewicza, presuje go Szykawka, ale wybija Gikiewicz. Ale to zagranie trafia do Dziekońskiego, ten do Trojaka. Trojak jeszcze raz do Dziekońskiego, podchodzi do niego Pawłowski. Dziekoński, dalekie wybicie.
Ojka Strati teraz trochę się pomylił z tą główką, bo piłka pod nogami Konstantyna. Forsell. Petteri Forsell i przejmuje to Alvarez ze spółki z Nuneszem. Nunesz teraz chciał wypuścić Jordiego, trochę za mocne to zagranie. Faulował jeszcze Jordi Sanchez Remakla. Hofmeister. Pięczek. Konstantyn. Pięczek pole karne wybija szota. Oj, ma dużo miejsca Remakl. Trzeba będzie uważać. Remakl na prawą stronę. Remakl prosto do koszyczka Gikiewicza. 74. minuta. Hanousek. Marek Hanousek do Bartka Pawłowskiego. Pawłowski, jesteśmy już na połowie korony. Bartek Pawłowski. Pawłowski rozpędza się nasz kapitan Pawłowski do Jordiego. Jordi, zaplątała mu się piłka, ale zagra do Nunesza. Nunes strzela, Dziekoński broni. Szkoda, bo to była naprawdę fajna okazja. Ale zakończona ta sytuacja celnym strzałem. To może cieszyć, że Widzew, mimo tego, że prowadzi tutaj już bezpiecznie, chociaż byli tacy, co mawiali, że 2-0 to najbardziej niebezpieczny wynik, ale Widzew prowadzi dwoma golami. Mimo tego dalej są tutaj te akcenty ofensywne, jeśli chodzi o drużynę Daniela Myślisa. I teraz Konstantyn uciekł Kastratiemu i niestety jest gol kontaktowy. No, mam wrażenie, że tutaj Lirim Kastrati naprawdę nie popisał się. Minięty w bardzo łatwy sposób Lirim Kastrati. Szkoda, bo tak naprawdę ta bramka trochę z niczego, a my sobie zapewniamy nerwową końcówkę. 17126 kibiców. Sebastian Kerch i Dominik Kun gotowi do wejścia. Ta zmiana jeszcze za chwilę. Szkoda naprawdę, bo nie zanosiło się to po prostu na gola dla Korony. My sobie sami zapewniliśmy teraz nerwy przez te ostatnie 15 minut. Trzeba będzie to jeszcze zobaczyć w powtórkach, ale tak patrząc na to na żywo, to mam wrażenie, że nie popisał się tu Lirim Kastrati, a teraz nie popisał się także Rafał Gikiewicz, który źle trafił w piłkę przy wybiciu, będzie out dla Korony. No, trzeba teraz na pewno przetrwać te pierwsze minuty po stracie, bo to da gościom impuls do tego, żeby powalczyć tu o wyrównanie. Oni poczują krew i Pięczek do Konstantyna, ale nie uratuje tej piłki młodzieżowiec Korony. Ona opuści linię końcową boiska. I Gikiewicz znowu grę. Zaraz będziemy mieli te zmiany. Kerki Kun. No przypuszczam, że zejdzie z boiska. No właśnie, kto? Fran Alvarez? Może Fabio Nunes? Może Antek Klimek? Zobaczymy. Ale gdybym miał teraz obstawiać, to wydaje mi się, że zejdzie Fran Alvarez i zejdzie Fabio Nunes, wtedy Bartek Pawłowski powędruje na skrzydło, a Kerk na pozycję numer 10. Ale to zobaczymy za chwilę, czy będę miał rację. Kastrati teraz głową, ale pod nogi Pięczka. Forsell. Hofmeister. Pięczek, skraj pola karnego. Pięczek do linii końcowej. Pięczek do środka. I Kastrati, oj. No, dużo nerwów, bo takie zagranie bardzo niechlujne do Mateusza Żyry. Wybił to na szczęście Żyro, ale teraz Jordi. Nie wiem, gdzie tu był faul, ale jest użyty gwizdek przez sędziego Jakubika. Zbija się tam z bólu Hofmeister, ale powiem szczerze, że ja tam przewinienia nie widziałem. I żółta kartka dla Jordiego, który no ma... Ma zastrzeżenia do tej decyzji. Mają też kibice. Wydaje mi się, że dużo tu dał od siebie Hofmeister.
Ale Jordi Sanchez już mógłby tę dyskusję z sędzią skończyć, bo prosi się o drugi żółty kartonik. Trojak. Wznowiliśmy już grę. Jest Kwiecień na prawą stronę. Tam Dominik Zator. Remakl. Traci korona, a i jednak nie traci, bo nie opanował piłki Nunes. Pięczek w pole karne. Ta wrzutka po prostu słaba. Dopadnie do piłki Ciganiks. I Ciganiks na uwolnienie wzdłuż linii bocznej. Tam powalczy o piłkę Jordi i Pawłowski. Wybija na aut Kwiecień. Jest okazja na szybkie wznowienie i Pawłowski gra do Jordiego. Jordi interweniuje, znowu Kwiecień, znowu będzie aut dla Widzewa i znowu Pawłowski do Jordiego. Jordi Sanchez powalczy z Trojakiem i biłka w rękach Dziekońskiego. Cały czas w tej strefie technicznej Dominik Kun i Sebastian Kerk. Dołączy tam także Luis da Silva, czyli będziemy mieli potrójną zmianę. Za chwilkę. Ostatnie 10 minut tego spotkania plus to, co doliczy nam arbiter. Ale zobaczmy, bo jest dany Trecho. Wycofanie, ma dużo miejsca za tor, strzela, broni Gikiewicz. Broni trochę niepewnie, ale najważniejsze jest to, że nie ma piłki w siatce. Piłka jest za linią końcową i będzie rzut rożny. Informacja dla publiczności. Cały czas wstrzymujemy się z tymi zmianami. No a będzie rzut rożny dla Korony. Wrzutka, strzał, strzelał chyba Hofmeister, na szczęście nad bramką. I teraz te korekty, zejdzie Alvarez, za niego Kun. No i zobaczymy, czy Fabio Nunes także, tak jak przewidywałem. Nie, zejdzie Bartek Pawłowski. Czyli zmiana 1-1, można powiedzieć. Schodzi kapitan. I Luis da Silva chyba za Ciganiksa, no tak mi się wydaje. Nie, Lirim Castrati, no trzeba przyznać, że na pewno możemy go pochwalić za asystę drugiego stopnia przy pierwszym golu, ale potem było już raczej tylko gorzej. Czyli tak podsumowując, schodzą Castrati, Pawłowski i Alvarez, a w ich miejsce Da Silva, Kun i Sebastian Kerk. Gikiewicz daleko, ale trochę do nikogo niestety. Forsell, jeszcze jest Remakl, dany Trecho, oj, niebezpiecznie, ale ostatecznie biłka w rękach Gikiewicza. 82 minuta. Panousek. Żyro. Da Silva. Szota. Cały czas Korona, Remakl na prawą stronę, za tor, Forsell będzie się ścigał z Ciganiksem. Brawa dla Andrejsa, który ślizgiem wybija na aut. Aut przy samym narożniku boiska. 83 minuta. Będzie grę wznawiał prawdopodobnie Petteri Forsell. Jest dalekie wstrzelenie piłki
Jest za tor, jeszcze niebezpiecznie, szykawka. Mamy rykoszet, będziemy mieli rzut rożny. Leży tam jeszcze dwóch graczy Korony na boisku. Miejmy nadzieję, że dodaj VAR zaraz, że VAR nie będzie interweniował. Nie wiem, czy są do tego podstawy. Mam nadzieję, że nie. Ale podniósł się już z boiska, a to chyba Miłosz Trojak albo Bartosz Kwiecień. Będziemy mieli rzut rożny. Peter i Forsell w narożniku boiska przy sektorze kibiców Korony. Forsell w pole karne. Trzeba to wybić. Kerk głową i ruszmy z kontrą. Teraz Klimek. Idziemy czwórką na dwóch graczy Korony. Klimek, Luis da Silva. Da Silva na lewą stronę. Tam jest Jordi. Zwolniła trochę ta akcja, ale jeszcze Jordi. No oj, oj, oj. Wycofaliśmy do Ciganixa. No plusem jest na pewno to, że nie ma straty. Minusem, że nie udało się więcej wycisnąć z tej kontry, bo to wyglądało na pewno obiecująco, że Żyro, Kerk, Da Silva. Jest Nunes, założył siatkę i zagrał piętą do Luisa Da Silva. Luis Da Silva do Sebastiana Kerka. Sebastian Kerk traci niestety piłkę. Remakl. Ale przejmujemy ją. Kerk, Da Silva, pokazuje się Klimek. No i właśnie, Klimek, ale źle sobie trochę przyjął. Utrzymał jeszcze piłkę. Jest tam niepilnowany Jordi Sanchez. Nie decyduje się jednak na podanie do Hiszpana Klimek, który cały czas przy piłce. Teraz dopiero oddał do Ciganixa. Klimek. Klimek będzie się pojedynkował z Zatorem. Klimek niecelnie, niestety. Wybita piłka przez Koronę. Żyro, brawa dla niego, bo wygrał pojedynek główkowy. Stracił teraz Kun, ale nie na długo. Utrzymał się jednak przy piłce Kun. Kun na lewą stronę do Klimka. Zewnętrzną sześcią stopy Klimek. Skraj pola karnego. Na prawą nogę Klimek! Ależ gol! Ależ gol! Co za bramka, Antek Klimek! Co to jest za gol? Antoni Klimek, no to jest niesamowite! Co on teraz zrobił, Antoni Klimek? Na 3-1. Wow! No, ależ gol! Ależ gol Antka Klimka! Posłuchajmy tego, co tu się teraz dzieje. Ależ bramka Klimka. 3-1, no i fajnie, że znowu skoczyliśmy na 2 gole. Osiemdziesiąta siódma minuta meczu. Zszedł na prawą nogę i ze skraju pola karnego za 16, no uderzył prosto w okienko. Ależ bramka. Ależ bramka. Zobaczyłem teraz powtórkę. Sprawdzamy jeszcze prawidłowość tego gola. No szkoda by było po prostu zabrać Klimkowi takiego gola. Ale to się nie stanie. Wznawia Forsell. Mamy potwierdzenie, że ta bramka zdobyta w sposób prawidłowy. No i teraz ta słynna przyśpiewka, kto tak gra, która zawsze intonowana po strzeleniu 3 goli, ale może za chwilę będzie 4. No na razie nie. No dawno. Zobaczmy Hanousek. No i Kun. Żyro.
Giro. Da Silva. Kerk. Mocny kandydat do miana gola kolejki, a myślę, że nawet jeden z kandydatów do wysokiej pozycji w rankingu najładniejszych bramek całego sezonu. Chociaż dzisiaj na pewno duża konkurencja, jeśli chodzi o bramkę Gabriela Kobylaka w meczu Radomiaka z Puszczą. To też dość niecodzienna sytuacja. Teraz wypuszczony Giro. No i idźmy po tego czwartego gola. Mateusz Giro. Giro niestety stracił. No i teraz trzeba wracać. Forsell. Wraca Giro na pełnym sprincie. Piłka u Jakuba Konstantyna. Forsell. Remakl. Jest Dani Trecho. Zagranie na prawą stronę. Jest tam Zator. Zator, ale przejmuje to Kun i zagra do Sancheza, który teraz będzie się pojedynkował z Hofmeisterem, który go faulował. Który go faulował i to jest sytuacja dość ciekawa, bo mam wrażenie, że wtedy, kiedy Jordi otrzymał żółtą kartkę za faul na Hofmeisterze, to Hofmeister dodał sporo od siebie, a teraz mieliśmy sytuację odwrotną, że mam wrażenie, że tu Jordi trochę sztuki teatralnej zaprezentował, a Hofmeister kończy mecz z żółtą kartką. Kończy mecz także Sikafia, który po prostu opuszcza boisko. W jego miejsce Daniel Bąk. Zmiana także w Widzewie. Terpiłowski za Fabio Nunesza. 90. minuta. Zobaczymy, ile doliczy sędzia do tego spotkania. Cztery minuty. Ciganix, Giro, Da Silva, i korona z autu, Pięczek. Trojak, Hofmeister, przy linii środkowej. Dalekie teraz zagranie, ale zagranie za mocne. Piłka w rękach Giekiewicza. Giekiewicz, Hanoucek, Giro, Giekiewicz. Główkuje Konstantyn i gra do Trojaka, przy nim Sebastian Kerk, kółeczko Trojaka i zagranie do Konstantyna. Konstantyn przejmuje Da Silva. Czysto, no zdaniem sędziego był faul, ale jeśli był, to bardzo miękki, mam wrażenie. No ale będzie rzut wolny dla Korony, to jest skraj pola karnego, szansa na dorzucenie piłki w szesnastkę. Trzeba tu być czujnym, żeby nie zapewnić sobie nerwów na końcówkę tego spotkania, gdyby tutaj padła jakaś bramka kontaktowa. Mam nadzieję oczywiście, że tak nie będzie. Forsell. Próba uderzenia bezpośredniego. Opadała ta piłka, ale opadała obok bramki, także nie było tutaj większych powodów do zmartwień. No i Giekiewicz daleko na Jordiego Sancheza. Jordi Sanchez ładnie do Kerka. Kerk teraz do Terpiłowskiego. Wypuszczony Ernest Terpiłowski. Terpiłowski przy linii końcowej i oddaje do Kerka. Kerk, Sebastian Kerk, ależ piłka. Ale nie zabrał się z tym Terpiłowski. Remakl.
Niecelne zagranie będzie dla Widzewa. No, jeśli nie stanie się tu nic, nic nadzwyczajnego, to Widzew dopisze sobie po tym spotkaniu oczywiście 3 punkty, które na ten moment zapewnią mu 9 miejsce w tabeli. 35 oczek będzie miał Widzew po tym spotkaniu. Natomiast Korona. Natomiast Korona pozostanie w strefie spadkowej ze stratą 1 punktu do bezpiecznego miejsca. Teraz wybija Gichiewicz. Żyro. Żyro do Klimka. No dzisiaj Żyro naprawdę aktywny w tej ofensywie. Klimek. Klimek na lewą stronę. Ciganik. Ciganik. Broni się Koński. Nie ma gola. Ależ przed szansą stanął teraz Terpiłowski. Będzie wznowienie z 5 metra. Widzew oczywiście po tej kolejce rozegra drugie z rzędu spotkanie w sercu Łodzi. 7 kwietnia zagramy tutaj z Piastem Gliwice. Niedziela 12:30. A Krzysztof Jakubik kończy to spotkanie. Widzew Łódź wygrywa z Koroną Kielce 3-1. Bramki dla łódzkiego Widzewa w tym spotkaniu strzelali Imal Trondić. Drugiego gola dołożył Fran Alvarez, a trzeciego oczywiście Antoni Klimek. Także, no tak jak mówiłem, Widzew dopisuje sobie ważne 3 punkty. Kolejne 3 punkty bardzo ważne w kontekście utrzymania w ekstraklasie. Można powiedzieć, że Widzew już jedną nogą albo nawet i dwoma nogami, bo tutaj wydaje się, że musiałby się jakaś katastrofa wydarzyć, żeby Widzew w ekstraklasie nie pozostało, ponieważ no jesteśmy już tak naprawdę z liczbą punktów, która może zapewnić utrzymanie na koniec sezonu. No a tych kolejek do końca jeszcze trochę pozostało. Także mamy 3 punkty. Świetna atmosfera dzisiaj w sercu Łodzi. Widzew wygrywa z Koroną 3-1. W pierwszej połowie były pewne problemy, bo ta ofensywa nie wyglądała tak, jak chcieliśmy, ale Ima Trondić otworzył wynik golem do szatni, a w drugiej połowie było już naprawdę bardzo dobrze podwyższone szybko prowadzenie. Potem gol kontaktowy, który trochę nerwów nam, można powiedzieć, stworzył, ale potem Klimek na 3-1, no i Widzew wygrywa. Widzew ma 3 punkty, to jest dzisiaj najważniejsze. Jeżeli chodzi o dalsze nasze plany radiowe, to dogrywka dzisiaj będzie, ale wystartuje z pewnym opóźnieniem. Dokładnie po godzinie 20. Także wyczekujcie nowego filmu na YouTubie, bo w oddzielnym filmie będziemy transmitować dogrywkę. Prawdopodobnie Maciek Wojciechowski i Maciek Winczewski. Także dzisiaj dogrywka z lekkim poślizgiem, ale będziecie mogli dzwonić do naszego studia. To już wszystko na dzisiaj z serca Łodzi. Najważniejsze jest to, że Widzew ma 3 punkty. Widzew pokonuje Koronę 3-1. Dziękuję bardzo, że byliście z nami. Mikołaj Janusik, dziękuję. Dobrej nocy. Radio Widzew w rytmie serca Łodzi.